Good evening again. Jeszcze raz witam ponownie, dobry wieczór. I appreciate it very much and I don't know what to say because probably I should give you gifts, not the other way around. Bardzo, bardzo jestem wam wdzięczny, bo tak naprawdę czuję, że to ja powinienem wam dawać dary, a nie w drugą stronę. You are giving. Huge. So may the Lord bless you. A więc niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję bardzo. Before we start, let's have a word of prayer and then we can dig in the subject. Zanim rozpoczniemy, chciałbym, żebyśmy powstali, pomodlili się. Father in heaven. Ojcze w niebie. Thank you that you are more real than we understand. Dziękuję, że jesteś bardziej prawdziwy niż jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić. Thank you that you care. Dziękuję, że troszczysz się. Father, you know every person here tonight. Ojcze, ty znasz każdego obecnego tutaj. Every need, every struggle, every prayer. Każdą potrzebę, każde zmaganie, każdą modlitwę. Please come with your spirit and touch every heart. Proszę, przybądź tu Duchem Świętym swoim i dotknij każdego serca. Answer better than we can ask. Odpowiedz, Panie, proszę, bardziej niż jesteśmy w stanie prosić. We pray only in Jesus' name and in His merits. A modlimy się w zasługach i w imieniu Jezusa. Amen. Amen. I wanted to say that all the things that we talked about, they don't just happen overnight. Chciałem powiedzieć, że to, o czym my teraz rozmawiamy, te wszystkie rzeczy nie dzieją się tak poprzez jedną noc. People start praying and then they stop. Ludzie często zaczynają się modlić, a potem przestają. Prayer is the breath of the soul. Modlitwa bowiem jest oddechem duszy. Therefore, prayer should not be just for needs, but prayer should be a lifestyle. Dlatego właśnie modlitwa nie powinna być tylko taka jakby wychodząca z potrzeby, ale to powinno być styl życia. You don't pray only when you have a need, only want an answer, when you go through a crisis. Nie tylko wtedy powinniśmy się modlić, kiedy mamy potrzebę, albo kiedy potrzebujemy coś usłyszeć od Boga, albo przechodzimy przez jakiś kryzys. I will not trust a friend that came to me only when he has a need. Ja bym nie zaufał przyjacielowi, który przychodziłby do mnie tylko wtedy, kiedy ma potrzebę. We should have a relationship with God based on love, not based on needs. Powinniśmy mieć związek z Bogiem, który jest oparty na miłości, a nie na potrzebach. Therefore, we need to pray all the time, so we know God enough. Dlatego powinniśmy modlić się cały czas po to, abyśmy poznali Boga tak dobrze, to trust him even when we go through trials. Abyśmy byli w stanie mu zaufać, kiedy przechodzimy przez próby. Sometimes people trust as long as God is answering their prayer. Czasami ludzie ufają Bogu tak długo, jak on odpowiada im na modlitwę. When you have a relationship with God, you know that he will answer, though it may not happen right away. Kiedy macie związek z Bogiem, to wiecie, że on wam odpowie, mimo że nie robi tego od razu. And you know that God allows it for a reason. I wiecie, że Bóg to pozwala z jakiejś przyczyny na to. And instead of looking for solutions, you look for God. I zamiast szukać jakichś rozwiązań, to szukacie Boga. You see, God doesn't mail blessings. Wiecie, Pan Bóg nie wysyła pocztą błogosławieństw. It says if he gave us Jesus, jest napisane, że skoro dał nam Jezusa, how will he not also give us all things in Jesus? To jak nie dałby nam wszystkich rzeczy w Nim? He gives us all things in Jesus. Wszystkie rzeczy daje nam, ale w Jezusie. He doesn't give us things without Jesus. Nie daje nam rzeczy bez Jezusa. Blessings come when Jesus comes together. Dlatego, że błogosławieństwa właśnie przychodzą, ponieważ Jezus przychodzi. To idzie razem, w parze. For some reasons people pray for blessings, not for Jesus. I z jakichś przyczyn ludzie modlą się o błogosławieństwa, a nie o Jezusa. As I said, God doesn't mail blessings. They come when Jesus comes. I tak jak powiedziałam, Bóg nie wysyła pocztą błogosławieństw, tylko one przychodzą do naszego życia wtedy, kiedy Jezus jest w nim obecny. So we should seek relationship with God. Więc powinniśmy szukać związku z Bogiem. And trust that he will answer the other things. I ufać, że on będzie nam przydawał te rzeczy, które nam są potrzebne. So we don't depend on them, so when they don't come, we don't lose our faith. Abyśmy my nie polegali na tych rzeczach, ponieważ kiedy one zostaną nam odebrane, nie będziemy wtedy tracić wiary. Faith is not to convince God to give you what you ask. Wiara nie jest po to, żeby Boga przekonać, aby dał nam to, o co prosimy. Faith is to trust God when things don't go the way you want. Wiara to jest ufanie Bogu wtedy, kiedy rzeczy nie idą tak, jakbyśmy chcieli, żeby szły. So that was only an introduction.
introduction. Let's start for tonight. Więc to było wprowadzenie i zaczynamy. So, when I was a kid, więc kiedy byłem chłopcem, I was raised in a church that was extremely conservative. Wychowałem się w kościele, który był bardzo konserwatywny. You're supposed to be a donkey in order to be a Christian. Trzeba było być osłem, żeby zostać chrześcijaninem. Donkeys never smile. Dlatego, że osły nigdy się nie uśmiechają. You keep your head down and you are serious. Spuszczać głowę i być bardzo, bardzo poważnym. Don't smile. Nie, uśmiechaj się. It's a sin. To grzech. That type of everything is wrong. Że wszystko jest złe po prostu, wszystko jest złe. I never had a birthday. Ja nigdy nie obchodziłem urodzin. Oh, I did every year, obviously. Znaczy, miałem co roku dzień urodzin, ale nie obchodzono. But never celebrated it. Tak, po prostu nie obchodziliśmy tego. Never had a Christmas tree. Nigdy nie było u nas w domu choinki. And on Sabbath everybody went to church walking because it was a sin to take your car. A w sabat wszyscy chodzili do kościoła na piechotę, ponieważ było grzechem wsiąść do samochodu i przyjechać. Because your Chevy should rest. Dlatego, że... Your what? Chevy, Chevrolet. Aha, dlatego, że samochód powinien odpocząć. So, when you'd go to church... A więc jak się szło do kościoła... Parents fasted the whole day. To rodzice nie jedli nic przez cały dzień. Well, I should not mention probably that in the evening after the Sabbath, they ate big quantities of food until they fell in a coma. Nie powinienem wspominać o tym, ale powiem. Potem wieczorem po prostu tak się obżerali, bo byli tak głodni, że aż wpadali w stan śpiączki. We kids fasted only half day. My dzieci to mieliśmy post tylko przez pół dnia. For me with my temperament and my metabolism. Ja z moim metabolizmem i moim temperamentem. I need to eat every 2 hours. To mówię, ja muszę jeść co 2 godziny. For me was torture. Dla mnie to była tortura. I mean, why would I fast from morning through noon? Nawet po co miałbym pościć od rana do południa? But you know, if you want to be holy, you got to fast. Ale wiecie, jak chcecie być świętym, to trzeba pościć. Why is it fasting for? No więc po co ten post jest? To be holy? Żeby być świętym? To convince God, manipulate God, force God to answer your prayer? Żeby przekonać Boga, żeby go zmanipulować wręcz, żeby on po prostu odpowiedział nam na modlitwę. Like hunger strike, so God has no choice but to do what you say? Strajk głodowy i Bóg nie ma żadnego wyboru, musi zrobić to, co go prosimy. Fasting is not to change God's mind. Wiecie, post nie jest po to, żeby zmienić myślenie Boga. Fasting is to clear your mind so you could sense God's voice. Post jest po to, żeby oczyścić umysł, abyśmy mogli usłyszeć Jego głos. It doesn't give you any rights. Post nie daje nam jakichś szczególnych względów u Boga. But anyway, I was a kid and I was hungry. W każdym razie byłem chłopcem i byłem głodny. There was an apple tree in front of the church. No i przed kościołem była jabłoń. Dobra, wracamy. In business. Wróciliśmy. So there was an apple tree. A więc była jabłoń. And kids obviously got under the apple. I dzieciaki oczywiście stały pod jabłonką. Golden delicious, beautiful big apples. Piękne jabłka takie. You would see them. You would see that it was the tree of life. I wiecie, myśleliście, że to jest drzewo żywota. Kids got under the apple tree. A więc siedzieliśmy tam. And they would take apples and eat. Zrywaliśmy jabłka i jedliśmy. Well, the saints would come and say it's a sin to harvest. That's work. Święci przychodzili i mówili nam, że to jest grzech, żeby żniwo robić i nie wolno, bo to jest praca. So then my friend Pizzi. To mój kumpel Pizzi. He was the oldest, like the donkey among the sheep. On był najstarszy, tak jak osioł wśród owiec. Older and taller than everybody else. Był starszy i wyższy niż ktokolwiek inny. His dad, who had the house next to the church. Jego tata, którego dom stał obok kościoła. He was the guy fixing and cleaning the church. To był ten, który naprawiał wszystkie rzeczy w kościele i też czyścił. He would call him, Pizzi, come inside. Mówi, Pizzi, do środka. And then we would hear the kids outside. Poo, poo, poo. A potem słyszeliśmy, jak dzieciaki na zewnątrz taki dźwięk wydawały. I told you not to let the kids break apples on the Sabbath. Inaczej, słyszeliśmy z domu, jak dobiegały te dźwięki. Mówiłem ci, że nie wolno zrywać jabłek w Sabbat. Oh man, I got stomach pain. Aż mnie żołądek bolał. I went to the door. Dałem się do drzwi. Mr. Abraham, leave him alone. Panie Abraham, proszę go zostawić w spokoju. He didn't break apples, I did. On nie ściągał tych jabłek, tylko ja je zrywałem. He would open the door. Otwierał drzwi. Pull me inside. Wciągnął mnie do środku. Close the door. Zamknął drzwi. Inside there was a different picture. Nagle okazało się, że zupełnie inny Pizzi obraz. Pizzi was on top of the couch. Pizzi był na kanapie. Na smiling. Uśmiechał się. And screaming, ow, ow, i krzyczał, ow.
ow, ow. And his father had a belt. A ojciec miał and pas. Was hitting the door. I uderzał w drzwi. I told you not to take apples. Mówiłem ci, że nie wolno zrywać jabłek. Ow, ow, a Pizzy krzyczał, ow, ow. What's going on? Co tam się w ogóle działo? Keep quiet, get on the bed and start screaming. Cicho. Start screaming. Skakuj na kanapę i zacznij krzyczeć. Leave him alone! Leave him alone! Leave zostaw go, panie Abraham, zostaw go! And then he would say, listen, don't tell anybody what happened here. Słuchaj, nie mów nikomu, co tutaj zobaczyłeś. We'll go outside and the kids, what happened? I wychodzimy na zewnątrz, a dzieciaki, co się wam stało? I cannot tell you. Mówię, słuchaj, nie mogę ci powiedzieć. So now, let me ask you. Teraz chciałbym was zapytać. Is that Christianity? Czy to jest chrześcijaństwo? Oh, if you keep a day and you don't work, is that Christianity? Że się zachowuje dzień, w którym się nie pracuje. Czy to jest chrześcijaństwo? You go to church? Że się chodzi do kościoła? You must be better than the others if you go to church. A, pewnie jesteście lepsi od innych ludzi, prawda? Bo chodzicie. Is that Christianity? Does it make you better? Czy to jest chrześcijaństwo i czy to czyni was lepszymi? Well, you know, you don't work, you give money to the church, you help the poor. That makes you better? Albo nie pracujecie na przykład, a wszystkie swoje pieniądze oddajecie biednym i kościołowi. Czy to czyni, że jesteście lepszymi? You are a vegetarian, eat only tofu and broccoli, does it make it better? Jesteście wegetarianami, jecie tylko tofu i brokuły i jesteście święci może? Do you have more merits? Are you better than the others? Macie jakieś większe zasługi pewnie, jesteście lepsi po prostu dzięki temu od innych, prawda? You are already dressed in white and you are flying. Już ubrani w białe szaty, już prawie jesteście ileś centymetrów nad ziemią. And you look to the others around and say, man, I'm not like that one. Patrzycie z góry na like that one. No, you know. Na szczęście, I know I'm not a saint, but you know, at least I go to church. Wiem, że nie jestem święty, ale przynajmniej chodzę do kościoła. I pray every day. Modlę się każdego dnia. 2 minutes. 2 minuty. I read my Bible, 2 chapters. Czytam swoją Biblię, 2 rozdziały. And you know, I don't cheat on my wife. I nie zdradzę mojej małżonki. One time in my mind, but not all the time. Raz w mojej głowie, ale nie zawsze. That makes you better? To czyni was lepszymi? What is Christianity? Co to jest to chrześcijaństwo? What does it mean to be a Christian? Co oznacza bycie chrześcijaninem? How God considers you? W jaki sposób Pan Bóg na was patrzy? How can you be a real Christian and have a real relationship with God in your heart? Jak można zostać prawdziwym chrześcijaninem i mieć prawdziwy związek z Bogiem w sercu? One time I was in school and it was very, very, very hot summer. Kiedyś byłem w szkole i było strasznie gorąco tego lata. And I was by Lake Michigan. I byłem obok jeziora Michigan. So after church. Więc po nabożeństwie. I went to the lake to relax. Poszedłem nad jezioro, żeby się zrelaksować. I took my family, my kids. Zabrałem ze sobą rodzinkę, dzieciaki. It was Celsius about 42 degrees. Chyba było 42 stopnie Celsjusz. And we got by the lake. I docieramy na tego jeziora. It was hot. Było strasznie gorąco. So I went into the lake to cool down. Więc udałem się do jeziora, żeby się schłodzić. Then I came out and I felt really good. Kiedy wyszedłem, czułem się naprawdę dobrze. And the guy comes to me, podchodzi you sinned. Podchodzi do mnie człowiek i mówi, ale zgrzeszyłeś. On Sabbath you cannot go in the lake. Bo w Sabbat nie wolno wchodzić do jeziora. But what can you do? Oh, you can go on the mountain. A co można robić? No można iść w góry na przykład. What is the difference? A jaka jest różnica? Well, in the lake you swim, on the mountain you walk. Dlatego, że w jeziorze to się pływa, a idąc w górę to się chodzi. Said, I move my hand, you move your legs. What's the difference? Mówię, ja ruszam rękami, a ty nogami, jaka jest różnica? Well, no. And he thought for a second. Myślał przez sekundę. You don't do your pleasure. No bo nie chodzi o to, żebyś ty sprawiał sobie przyjemność. I said, do you like cake? A mówię, a lubisz tort albo ciastka? Oh, yeah, I love cake. No, uwielbiam. Do you eat cake on Sabbath? A jesz to w Sabbat? Yes. No tak. Is that healthy or you do it because it's your pleasure? Czy to jest zdrowe, czy robisz to dlatego, że sprawia ci przyjemność? And he was like, you got me. O, dobra, masz mnie, masz mnie. I said, don't eat cake, you do your pleasure. And no, he says, yeah, but I don't work. On mówi, no ale to w takim razie ty nie powinieneś jeść ciastek, tak? I robić coś dla własnej wygody, czy dla przyjemności. Do you sanctify the day because you don't a work? On mówi, że nie, bo ja nie pracuję. On mówi, ale czy to chodzi o to, że święcisz Sabbat, bo nie pracujesz? Then lazy people sanctify every day because they never work. To znaczy, że leniwi ludzie każdy dzień święcą, ponieważ w ogóle pracy nie wykonują.
And I said, on the mountain, you work harder than me, that you walk up and you perspire. Mówię, idąc w górę, to jeszcze bardziej się męczysz, bo pocisz się, prawda, i wykonujesz więcej pracy niż ja. And he says, hey, you should know, it's a rule. You cannot swim on Sabbath. Powinieneś po prostu wiedzieć. Jest taka zasada, nie powinieneś pływać w Sabbat i koniec. You can get in the water up to the knee. Można iść do wody aż dotąd. If you want to cool down. Jeżeli chcesz się schłodzić. When you go over the knee, it's entertainment. Więcej do góry, to już jest przyjemność. I said, really? Mówię, tak. And you should not do your pleasure. A, to nie powinieneś robić nic dla własnej przyjemności, mówię, tak? I said, who made the rule? A kto wymyślił tą zasadę? The Bible. Biblia. I said, you have a new Bible, I don't have that Bible. Ty masz nowy przekład jakiś, ja nie mam takiego. What does it say in the Bible? A co tam jest napisane? In Isaiah, you should not do your pleasure on Sabbath. W Izajaszu jest napisane, że nie powinniśmy czynić przyjemności sobie w Sabbat. I said, go to the Hebrew and translate it alone. Mówię, idź do języka hebrajskiego oryginalnego i przeczytaj, co tam jest naprawdę napisane. In Hebrew there are 12 words for pleasure. Tam jest w ogóle w hebrajskim 12 słów na słowo przyjemność. Each one shows a different type of pleasure and different intensity of pleasure. Każde mówi o innym rodzaju przyjemności i też innego rodzaju intensywności. One pleasure when somebody says a joke. Na przykład jest przyjemność, kiedy ktoś powie kawał. Word for pleasure when you have intimate relationship with your spouse. Inna kwestia, kiedy na przykład przytulacie się z małżonką albo different z mężem. Word for pleasure when you make money. Inne słowo na to, kiedy zarabiacie pieniądze. The word there. A to słowo użyte you w tym tekście, że nie powinniśmy wykonywać swojej przyjemności. Is the word referred to make to earn money, profit. Dotyczy zarabiania pieniędzy. You should not try to earn money on Sabbath. Pozyskiwania zysku. Nie powinniśmy tego robić w sobotę. W Sabbat. 6 days enough. 6 dni nam wystarczy. It doesn't even say don't work. It says don't do, don't try to get money. Nawet nie pisze nie pracuj w Sabbat, tylko jest napisane nie pracuj zarobkowo w Sabbat. And yes, the Ten Commandments say don't work. I oczywiście w 10, znaczy w przykazaniach jest napisane nie pracuj, tak? But Jesus said if your cow would fall in the fountain, you would take it out. Ale and Jezus work. Powiedział, że gdyby twoje zwierzę wpadło do studni, to macie mu pomóc, it's mu, just tak? That you don't get paid for it, you just help. To jest praca, ale nie płaci się wam za to, to jest pomoc, tak? And I told him after he says don't try to make money on Sabbath. I kiedy mu to wyjaśniłem, że tam jest napisane nie pracuj zarobkowo w Sabbat. Next word says, but Sabbath should be your pleasure, your delight. Następne słowo, które tam jest napisane, że powinien być przyjemnością dla was. And that word is also the word for pleasure. I to jest również to samo słowo przyjemność. But refresh the pleasure of relationship, that you meet the best friend. Ale jest to przyjemność wynikająca z relacji, że spotykasz się z najlepszym przyjacielem. So it's all about relationship. Więc tu chodzi tak naprawdę o związek. How do you become a Christian? W jaki sposób stajemy się chrześcijanami? In John 17 it says, w 17 rozdziale Ewangelii Jana pisze, to know God is eternal life. Poznanie Boga to jest życie wieczne. And the word in Greek there is not didaskalo, to have intellectual knowledge. I greckie słowo użyte tam nie oznacza to, że to ma być intelektualna wiedza o Bogu. But the Greek word is genosko. Ale to słowo genosko, to have an intimate relationship. Które oznacza, że mamy mieć związek bardzo intymny, bliski. So, how do you become a Christian? How can God change your life? Więc jak stajemy się chrześcijanami i jak Bóg może zmienić twoje życie? I had a church member. Miałem kiedyś takiego członka zboru. I'm not gonna tell you her name. Nie powiem wam, jak się nazywała. She came to church probably all her life. Chodziła do kościoła praktycznie całe życie swoje. And she smiled. Uśmiechała się. Good morning, good morning. How are you doing? Good. How are you doing? Good. Dzień dobry, jak się masz? Dobrze. A ty jak się masz? Dobrze. Nice weather, yeah. Ładna pogoda, no. How is your family? Good. Your jak family twoja rodzina? Good. Dobrze. A twoja też dobrze, no. Super. Oh, happy Sabbath, happy Sabbath. Szczęśliwego bye, Sabbath. Bye. Pa, na razie, cześć. She was not good. Ona nie była dobra. She was losing her job. Ona traciła pracę. She was in divorce. Była w trakcie rozwodu. How are you doing? Good. Jak się miewasz? Dobrze. That's a lie. To jest kłamstwo, wiecie? And she comes to me one time and she says, i przychodzi do mnie któregoś razu i mówi tak. It's all just fake, just a mask. Nothing is real. Wszystko to takie po prostu, to nie jest rzeczywiste, to jest jakaś maska, to jest sztuczne. I cannot change my life and nobody can change my life. Ja nie mogę zmienić swojego życia, nikt tego nie jest w stanie zrobić. And she said, i ona mówi do mnie. I go to church. Chodzę do kościoła. I pray. Modlę się. I go home. Wracam do domu. And I am still the same person. Jestem ciągle tą samą osobą. She was drinking
Ona była alkoholiczką. Piła tak bardzo, że po prostu padała. Struggling for 40 years to give up alcohol and not manage. Przez 40 lat próbowała, zmagała się z tym nałogiem, nie była w stanie porzucić alkoholu. And I told her, I said, how many years have you been in the church? I mówię jej, słuchaj, ile lat byłaś w kościele? I said, all my life. Ona mówi, całe moje życie. I said, how much time do you spend with Jesus? Mówię, ile czasu spędzasz z Jezusem? I said, all the time. Cały czas mówi. I said, really? Explain me how. Mówię, to jak to robisz? I said, well, I eat clean. No, jem zdrowe rzeczy. I don't work on Sabbath. Nie pracuję w Sabbat. I give money to the church. Daję pieniądze kościołowi. I said, that's how you understand relationship? Ja mówię, w ten sposób postrzegasz związek z Bogiem? Well, one day a neighbor. Pewnego razu sąsiad. Got some kids from our church. Zabrał jakieś dzieci z naszej szkoły, z naszego zboru. And gave him a steps to Christ. I zapukał do drzwi. Who did he give it to? A kid from the church. Aha, to zapukał do drzwi pewnego domu, dał dziecku książkę Droga do Chrystusa. He was a Hindu guy. I to dziecko to był Hindus. Not a Christian. To nie był chrześcijanin. He read the book. Przeczytał książkę. And then he was like, wow, I've never heard anything like that in my life. Mówi, ludzie, ja w życiu czegoś takiego nie słyszałem wcześniej. So he goes to her because they are neighbors. Więc idzie do niej właśnie, bo są sąsiadami, puka do drzwi. And he says, I found something that changed my life, changed my family. My wife and I have peace, we don't fight anymore. I have joy and peace. Znalazłem coś, co zmieniło moją rodzinę, moje życie. My już z żoną się nie kłócimy, mam pokój, mam radość. And I know how much you struggle, and I believe I need to share with you. Wiem, jak bardzo jest ci ciężko, więc uważam, że powinien się z tobą podzielić tym, co dowiedziałeś. You found a psychologist? Znalazłeś psychologa, mówi? Oh no, a book. Nie, książkę, mówi. What book? Jaką książkę? Steps to Christ. Droga do Chrystusa. Oh, I know that book since I was a kid. O, ja znam tą książkę od 40 lat. And he says, okay, have you read it? A mówi, przeczytałeś ją. No, nie, ale... It's a small book. A, taka malutka książeczka. Nie warta. And he says, Lord, let me teach you what it says. A mówi, słuchaj, ja ci powiem, co tam jest napisane. And she says, you don't need to teach me, I know everything. Ona mówi, nie musisz mnie uczyć, bo ja wszystko wiem. I've been a Christian all my life. Byłam chrześcijanką całe życie. I know all the doctrines. I could teach you about what happened to people when they die. Wszystkie doktryny znam. Mogę ci powiedzieć, co się dzieje z ludźmi, jak już umrą. And he said to her. A on mówi do niej. Lady. Kobieto. You may know the doctrines. Może znasz doktrynę. But you don't know the God who gave the doctrines. Ale nie znasz Boga, który dał tę doktrynę. And I think if you don't have the God of the doctrines, he doesn't help you to have the doctrines. I wydaje mi się, że skoro nie znasz Boga, który dał tę doktrynę, to te doktryny w tobie w niczym nie pomagają. Oh, I have God. O, ja mam Boga, unosiłeś. Well, probably you have a God, but not the God that I found. On mówi, pewnie masz jakiegoś Boga, ale nie tego, którego ja odnalazłem. And I don't like your God, I like my God. I nie podoba mi się twój Bóg, ja lubię mojego Boga. Because your God... Bo twój Bóg. Obviously has no power to help you. You have a miserable life. W oczywisty sposób nie ma żadnej mocy, żeby tobie pomóc, bo masz beznadziejne życie. The God that I found in this book has given me peace and changed my life. A Bóg, którego ja odnalazłem w tej książeczce, daje mi pokój i po prostu zmienia moje życie. She started to read the book with him. Zaczęła czytać tą książeczkę z nim. After 40 years of going to church every Sabbath. Po 40 latach, kiedy chodziła do kościoła w każdy sabat, zaczęła czytać. By the way, I have a question for you. Przy okazji mam pytanie do was. Can you be in the church and be lost? Można być w kościele i być zgubionym? Huh? Oh yes, the lost coin, not the lost sheep. The lost sheep was lost outside. Wiecie, zagubiona owca była zgubiona poza kościołem, ale zobaczcie zgubioną monetę. The lost coin was lost in the house. Zgubiona moneta zgubiła się w domu. And the sheep knew that she was lost because she was crying for help. A owca wiedziała, że jest zgubiona, ponieważ ryczała o pomoc. But the coin didn't know he was lost. Ale... He thought he's okay because he's in the house. Ale moneta nie wiedziała, że jest zgubiona. Myślała, że wszystko z nią w porządku, bo jest w domu Bożym. There are many saints who are in the church and they are lost and they don't even know. They think they are okay. Jest wielu świętych, którzy są zgubieni w kościele, myślą, że wszystko jest w porządku, ale tak nie jest. Yeah. No. Można być w kościele, robić wszystkie święte rzeczy i być zupełnie zgubionym. Because it's not what you do that saves you. Bo to nie to, co wy czynicie, was zbawia. It's who you know. Tylko kogo znacie. So, back to the story. A więc, wracając do tej historii. They started to read together the book. Zaczęli czytać razem książeczkę Droga do Chrystusa. Zaprosili jeszcze kolejnych sąsiadów. And her apartment was very small, there was no room. Ona miała bardzo małe mieszkanie, tam nie było miejsca. And they had a garage that was big. I mieli duży garaż. And eventually there were 32 people studying the book in the garage. W końcu było 32 osoby, które siedziały w garażu, czytały książeczkę wspólnie. 31 out of 32 gave their life to Jesus and got baptized. 31 z nich z 32 oddało Bogu życie swoje i przyjęło chrzest. She came to me and she said, you know,
świadomie. Finally, after 40 years of being Christian, I finally discovered Jesus. I przyszła do mnie i mówi: po 40 latach w końcu odkryłam Jezusa. And she has to be re-baptized. I prosiła, żeby ponownie przyjąć chrzest. Can it be that some people go to church a whole life and they still don't know Jesus? All they know is rules. Czy może być tak, że niektórzy do kościoła chodzą całe życie, a nadal nie znają Jezusa, znają same zasady tylko? That's the reason Jesus says at the end, I don't know you. To dlatego Jezus mówi na końcu: nie znam cię. And the word again is for relationship. I to słowo dotyczy relacji właśnie. Oh Lord, we have been going to church, we did evangelism and ate broccoli. Tam ci mówi: Panie, ale przecież my robiliśmy ewangelizację, chodziliśmy do kościoła, jedliśmy brokuły nawet. Yeah, but you never knew me. A on mówi: nie, ale nigdy mnie nie znaliście. So how do you know Jesus? Więc jak można poznać Jezusa? Isaiah. Izajaszu, czy mogę prosić o moją Biblię, tą różową? Isaiah was a prophet. Izajasz był prorokiem. He was one of the greatest prophets in the Old Testament. Był jednym z największych proroków Starego Testamentu. Was he a good man or a bad man? Czy on był dobrym człowiekiem czy złym? A good Christian or a bad Christian? Dobrym chrześcijaninem czy złym chrześcijaninem? What do you think? Jak myślicie? Good. No, actually nie. He was bad. On nie był dobry. Tu was zaskoczyłem. Sorry. Przykro mi. You didn't pass the class. Nie zdaliście. But you'll have another chance. Ale będziecie mieć jeszcze jedną szansę. Between 755 and 740, 15 years. Przez 15 lat, od roku 755 do 740. From the time when he was called to ministry to serve the Lord. Od czasu, kiedy został powołany do służby Bogu. 15 years. 15 lat. He served the Lord without knowing the Lord. Służył Bogu, nie znając go. He did the duty without having the relationship. Wykonywał obowiązek bez posiadania z nim żywej relacji. And people who are focused on rules and don't have a relationship with God. Ludzie, którzy skupiają się na zasadach i nie mają związku z Bogiem. They don't understand love and mercy. Nie rozumieją miłości i łaski. And Jesus says, mercy I want, not sacrifice. A Jezus mówi: pragnę łaski, a nie ofiary. And sacrifice in that time meant rituals, forms that you do in the church. A w tamtym czasie ofiara to oznaczyła tak naprawdę rytuały, pewne formy, które się w kościele robiło. So Jesus says, I want mercy. Więc Jezus mówi: ja chcę łaski. Not forms. Nie formy, rytuały. Pharisees did all the forms. Faryzeusze to wszystko robili. Isaiah for 15 years knew all the rules. Izajasz przez 15 lat poznał wszystkie zasady. But had no personal relationship with Christ. Ale nie miał żadnego osobistego związku z Chrystusem. People who know rules and don't have love are the people who judge everybody and beat everybody around. Ludzie, którzy znają zasady, nie mają żadnej miłości, to są właśnie ci ludzie, którzy oceniają ludzi, krytykują. People that know love, they behave like Jesus. They help. They want to save, not to judge. Ci, którzy mają miłość, zachowują się jak Jezus, chcą ratować, nie chcą sądzić. Isaiah was criticizing and judging everybody. Everybody was bad except him. Izajasz wszystkich krytykował i sądzi. Każdy był zły, tylko nie on. You are bad. Look how you talk. Ty jesteś zły, bo zobacz jak patrzysz. You are bad. Look how you are dressed. Jak jesteś ubrany, jesteś zły. You are bad. Last night you came late home. Ty jesteś zła, ponieważ oh, się spóźniłaś w domu. You are bad. You eat meat. Ty jesz mięso, ty to jesteś już wyklęta. From chapter 1 to chapter 5 in Isaiah. Od pierwszego rozdziału do piątego w Izajaszu. He is woe to those who work too much. Biada tym, którzy pracują za dużo. Woe to those who wake up early and go to sleep late. Biada tym, którzy wstają rano i późno się kładą. Woe to those who build homes. Biada tym, którzy budują domy. Woe to those who get married. Biada tym, którzy się żenią. Woe to those who call good evil and evil good. Biada tym, którzy mówią, że zło jest dobre i na odwrót. He has a machine gun shooting everybody. On ma po prostu karabin maszynowy tak. Wszystkich rozstrzeliwuje. Ty jesteś zły, ty i ty. But you know, when you show to others with one finger. Ale wiecie, że kiedy patrzycie, wskazujecie na jakąś osobę jednym palcem, to z kolei w drugą stronę pokazujecie na siebie trzema. Tak? Widzicie? And so, between chapter 1 and chapter 5 of Isaiah. Od pierwszego rozdziału do piątego w Izajaszu. He has according to the Hebrew original Bible. Według oryginalnej Biblii w języku hebrajskim. He is extremely formal. On jest bardzo formalny. Based on rules. Polega na zasadach. Judgmental. Jest osądzający. Critical. Krytykujący. Always angry. Zawsze zły. Never having peace. Nigdy nie posiadający pokoju. Never talks about God or relationship. Nigdy nie mówi o Bogu ani o związku. Only rules. Tylko zasady. In chapter 6.
W szóstym rozdziale. After 15 years of ministry. Po 15 latach służby dla Boga. By the way, archaeology says that in the first 15 years of his ministry, nobody turned around, nobody repented. He had no influence upon anybody. Przy okazji, archeolodzy mówią, że przez te 15 lat jego służby nikt się nie nawrócił. Nie było żadnego wpływu pozytywnego z jego służby. After 15 years, something happened. Natomiast po 15 latach coś się zmieniło. That changed his life forever. Coś, co zmieniło jego życie całkowicie. What happened that changed his life? Co wydarzyło się? Is the condition that must happen to you. To również ten sam warunek, który musi wydarzyć się tobie. And if that happens to you, jeżeli to się tobie przydarzy, it will change your life forever. To zmieni tobie życie And na if zawsze. That doesn't happen to you, jeżeli nie stanie się to dla ciebie, it doesn't matter what you do, to nieważne, co będziesz robić. You will never be a Christian and you will never go to heaven. Nigdy nie zostaniesz chrześcijaninem, nigdy nie znajdziesz się w niebie. This is what happened to every person in the Bible. Every single person of faith in the Bible. To, co zdarzyło się każdemu, każdej osobie, która miała wiarę w Piśmie I can prove it with the Bible. Everyone had that experience. Mogę wam to udowodnić. Każdy przechodził przez to doświadczenie. And before you have that experience, you'll never change. A zanim tego doświadczycie, to nie będziecie mieć zmiany w swoim życiu. There is a quotation that I want to read to you. A więc jest pewien cytat, który chciałbym It's wam przeczytać. Bible commentaries. To jest z komentarza do Biblii. Isaiah has denounced the sin of others, but now he sees himself exposed to the same condemnation he has pronounced upon them. Izajasz wskazywał na grzechy innych osób, ale teraz widzi samego siebie, który jest wystawiony na to samo potępienie, które on czynił wobec innych. Now be careful. Isaiah has been satisfied with the cold, lifeless ceremony of religion. I zobaczcie, tam pisze, że Izajasz był całkiem usatysfakcjonowany z zimnym, bezdusznym ceremonią, jaką odprawiał w jego związku z Bogiem. What type of religion he had? Jakiego rodzaju religia to była? What type of religion? Jaka? Cold, zimna, lifeless, bezduszna, a religion of forms. Bez mocy i siły, taka forma, czysta forma. Can it be that sometime we have that type of religion? Czy może jest tak czasami, że u nas of to jest forms, podobnie? But without power? Same formy bez mocy. Without change? Bez zmiany. Without joy? Bez radości. Without results? Bez żadnych efektów i owoców. We'll see what can happen that would change that. A więc zobaczmy, co trzeba zrobić, żeby to zmienić. He had not known that. On nie wiedział, że... Can you be that way and not know when you think that you are okay? Można tak żyć i właśnie myśleć, że jest się okej. Okay? It says in Revelation chapter 3, talking about the last generation before Jesus comes. Księdza Objawienia w trzecim rozdziale o ostatnim ludzie mówi się tak. Talking about God's church at the end. O Bożym Kościele ostatków. You are lukewarm. Jesteście ciepli. You are miserable, blind. Beznadziejni, ślepi. And this is the problem. I to jest problem. You don't know how you are. Nie wiecie, w jakim stanie jesteście. You think you are okay. Wam się wydaje, że wszystko z wami w porządku. And so what happened? A więc co się wydarzyło? He had not known how he was. He thought he was okay. Nie wiedział, jaki jest naprawdę. Myślał, że jest w porządku. Until he had a vision of the Lord. Aż do momentu, kiedy zobaczył Pana. After the vision. Potem jak widział go. How little he Now appeared his wisdom. Jak mała wydawała się jego mądrość When he compared himself i talenty. With the sacredness of God's glory. Kiedy porównywał siebie z chwałą Bożego majestatu. When he had a vision of God, how unworthy he was. Kiedy widział, jaki Bóg jest, to zrozumiał, jaki how jest unfitted nic he nie was. Warty, jak nie potrafi wykonać służby Bożej. Sure, if you look to you or to others, you think you are okay. Oczywiście, jak się porównujemy z innymi, to nam się wydaje, że jesteśmy w porządku. But when you look to God, ale jak spojrzymy you na realize Boga, how you are. Wtedy zrozumiemy, jacy naprawdę jesteśmy. In a book called Desire of Ages. Jest pewien cytat w książce Życie Jezusa. That says, at the foot of the cross. U stóp krzyża. Contemplating God's love and character and sacrifice. Rozmyślając o Bożej miłości, o Jego charakterze, o Jego poświęceniu. The more we reflect and contemplate. Im bardziej się zastanawiamy. The more we understand his Im bardziej his rozumiemy character, Jego charakter. The more we understand how we really are. Tym bardziej rozumiemy, jacy jesteśmy naprawdę. And as we contemplate. I rozmyślając. We are changed from glory to glory into his image. Zostajemy przemienieni z chwały w chwałę w jego obraz. Without human effort. Bez ludzkiego wysiłku. You cannot change yourself. Nie potrafisz zmienić samego But siebie. As you look to God. Ale patrząc na Boga. Without your effort. Bez wysiłku z twojej strony. You are changed. Dokonuje się w tobie zmiana. That's the reason. It says that Christ in you the hope of glory.
Dlatego jest napisane, że Chrystus w was to jest nadzieja chwały. When you spend time and trying to know God. Kiedy spędzacie czas i próbujecie poznać Boga. Not when you go to prayer and say help me, bless me, change me, save me. Nie kiedy się idzie modlić i mówi się: Panie, pomóż mi, błogosław mi, zmień mnie. Even if you pray spiritual things, forgive me and change me and give me victory. Nawet jak modlimy się o duchowe rzeczy, przebacz mi, zmień mnie, daj mi zwycięstwo. That's not gonna change you. To nie zmieni ciebie. After you confess and give your sin or your problem to the Lord. Potem jak już mówisz Bogu, jaki masz problem, oddajesz mu to. You should not spend time focusing on your problem or your sin. Nie powinieneś więcej czasu poświęcać na to, żeby you się na tym skupić. Spend time reflecting to God's character and love and get to know Him. Potrzebujesz spędzać czas rozmyślając o Bożym charakterze, o Jego miłości i skupiać się na Nim. After you give your problem to the Lord, you should not spend time asking. Kiedy już powiedzieliście Bogu, co chcieliście, nie powinniście dalej prosić. But spend time contemplating. Ale rozmyślajcie, spędzajcie w ten sposób. And as you look into His image. I patrząc na Niego. Without realizing. Bez nawet świadomości. He changes you. On będzie was zmieniał. That's the reason Paul says that we look like in a mirror and we are changed from glory to glory into His image. Dlatego Paweł mówi, apostoł Paweł mówi, patrzymy jak w lustro i wtedy przemieniamy się z chwały w chwałę w Jego obraz. I'm not talking about stupid oriental meditation. I don't want to offend anybody, but I'm not talking about oriental meditation. Nie chciałbym nikogo obrazić, ale ja nie mówię o medytacji takiej, jak to się mówi, orientalnej, takiej azjatyckiej, tak? Focus and think about nothing. Że mamy się skupić i myśleć o niczym. You'll change. I to nas zmieni. You'll not change. You can focus until you die. Nie. Macie się skupić na Bogu. Only God can change your heart. Tylko Bóg może zmienić wasze serce. You need to reflect on God, not reflect on nothing. Musicie się zastanawiać nad Bogiem, a nie nad niczym. So, a what więc, happened? Co się wydarzyło? Isaiah had a vision of God. Izajasz miał wizję Boga. Because of that vision, three things happened to you that must happen to him, must happen to you. Z tego powodu trzy rzeczy, które jemu się przydarzyły przez to, muszą również mieć miejsce w waszym życiu. How many things? Ile rzeczy? Are you sleeping? Śpicie? Three things. Trzy rzeczy. It says in the verse that in the king of Uzziah, I saw the Lord on his throne. I tam jest napisane tak. Let me find it. W roku śmierci króla Uzziasza widziałem Pana siedzącego na tronie. He was high, lifted up. Na tronie wysokim, wyniosłym. Nad nim byli serafinowie, którzy mieli po sześć skrzydeł. And they said, holy, holy, holy is the Lord. I oni śpiewali, święty, święty, święty jest Pan. And the whole earth is full of His glory. A cała ziemia pełna jest Jego chwały. And then the room was shaken. A potem zaczęły się progi. And when I saw him, i kiedy ujrzałem go, when I saw him, kiedy ujrzałem go, I want you to realize this. When I saw him, zauważcie, kiedy ujrzałem jego, then I said, wtedy powiedziałem, by seeing God, I said, woe to me. Przez patrzenie na Boga powiedziałem, biada mi, zginąłem. I am a man with unclean lips. Jestem człowiekiem nieczystych warg. And I live among people with unclean lips. I żyję wśród ludu, który jest nieczysty. And one of the seraphim flew to me, having a call, and touched my mouth, and said, "Your iniquity is taken away, your sin is purged." Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który powiedział mi. So what happened? Number one. Dotknął moich ust i powiedział mi, że moje grzechy zostały mi odpuszczone. He saw the Lord. Co się wydarzyło? Po pierwsze, zobaczył Pana. Now listen carefully. Słuchajcie uważnie. Nobody ever changed without having a vision of God. Nigdy na tym świecie nie zmienił się bez inaczej jak przez patrzenie na Boga. You may go to church, you may keep Sabbath, you may eat clean, you may keep the commandments, you may help the poor, you may give money to the church, still you'll never change. Możecie chodzić do kościoła, możecie zachowywać Sabbat, możecie dawać pieniądze dla biednych, a tak czy siak nie jesteście zmienieni. Before you spend time with God seeking God and seeing God, you'll never change. Zanim nie będziecie spędzać czasu z Bogiem, patrząc na Niego, nigdy nie doznacie zmiany. The Bible says in Psalm, God says to us, seek my face. W psalmach jest napisane, że Bóg mówi, szukaj mojej twarzy, mnie. Stop seeking the other things. Seek me. Nie szukaj innych rzeczy, szukaj mnie. And David answers, on your face, Lord, I seek. I Dawid odpowiada, Panie, Ciebie szukam. So, first, he sees the Lord. A więc, najpierw widzi Pana. You see, Paul.
Apostoł Paweł. He thought he was a good Christian. On myślał, że jest dobrym chrześcijaninem. And he was persecuting the other Christians. You remember? Oczywiście prześladował innych chrześcijan. Pamiętacie? He had a vision on the road to Damascus. On potem nagle dostał wizję w drodze do Damaszku. After that vision, he totally changed. I po tej wizji całkowicie się odmienił. Całkowicie. Zacchaeus, he was a tax collector. Zacheusz był poborcą podatków. He wanted to see Jesus. Chciał widzieć Jezusa. After he saw Jesus, what happened to his life? Gdy go zobaczył, co się stało z jego życiem? Totally changed. Całkowicie się zmienił. The woman at the well. Kobieta przy studni. She met Jesus. Spotkała Jezusa. And she changed. I zmieniła się. Simeon. Symeon. All of them. I wszyscy can go one by one. Mogę wymieniać tutaj jeden za drugim. In the Old Testament, Job was a good Christian. Mamy w Starym Testamencie Hioba, który był dobrym chrześcijaninem. But he was arguing. Ale on się kłócił. Why do you persecute me? Dlaczego mi to wszystko like robisz? Prześladujesz, him. Tak jakby Bóg go prześladował. When the Lord came and talked to him and he saw the Lord. Kiedy przyszedł Pan i rozmawiał z nim, he said, go, until now I heard about you. Powiedział, aż dotąd słyszałem tylko o tobie. But now my eyes have seen you. Ale teraz moje oczy zobaczyły ciebie. In Job 42, verse 5. 42 rozdział, 5 werset Księgi Hioba. After that his life is absolutely changed. I potem jego życie całkowicie się zmieniło. Isaac, he was a good Christian, he kept Sabbath, paid tithe. Izak był dobrym chrześcijaninem, on przecież... But after he had the vision of the ladder and saw the Lord, his life changed. Dopiero kiedy zobaczył wizję tej drabiny, jego życie się odmieniło. Nicodemus under the tree. Nicodemus pod tym drzewem. Everyone, everyone. Każdy mogę wymieniać te osoby. David says. Dawid mówi. I've seen you in your sanctuary. Widziałem cię w przybytku twoim. Your love is better than life. Twoja miłość jest lepsza niż życie. I would rather spend a day with you than a thousand days in Las Vegas. Wolałbym spędzić dzień z tobą niż 1000 dni w Las Vegas. He doesn't say that. Oczywiście tak nie powiedział, ale wiecie, o co chodzi. Prodigal son, when he realizes how the father is, he changes. Syn marnotrawny, kiedy uświadamia sobie, jaki jest ojciec, zmienia się. Samaritan woman. Potem widzimy kobietę samarytańską. All of them. Wszyscy ci ludzie. As they see Jesus, they change. Gdy oni widzą Jezusa, doświadczają przemiany. Nobody. Nikt. Has the power. Nie ma w sobie mocy. And they will never. Aby zmienić change, się. Regardless how much you go to church and what you do. I nigdy nie zmienicie się. Bez względu na to, ile chodzicie do kościoła unless i co robicie. They have a daily intimate relationship with Christ. Chyba że będziecie mieć codzienny bliski związek. Only God has the power to give you a new heart. You cannot be born again in your power. Bo tylko Bóg ma moc, żeby dać tobie nowe serce. Nie możecie narodzić się na nowo we własnej sile. God says, I will give you a new heart. Bóg mówi, ja tobie dam nowe serce. Separate from me, you can do nothing. Oddzieleni ode mnie nic nie zrobicie, nic nie możecie uczynić. Stop trying. Przestańcie próbować. You will always struggle. Bo będziecie się męczyć. If you want victory, jeżeli chcecie osiągnąć zwycięstwo, this is the single way. To jest jedyny sposób na to. You need to have a real relationship with God. Musicie mieć prawdziwy związek z Bogiem. It's not what you do that saves you. To nie to, co robicie, was zbawia. The thief did nothing good, and he will be saved. Bo ten łotr na krzyżu nic dobrego nie zrobił, a jednak będzie zbawiony. It's the relationship. Bo to związek. It's Jesus that saves you. To Jezus ciebie zbawia. I am not saying that you should do crazy stuff. Ja nie mówię, że macie robić teraz jakieś głupie rzeczy. Because when you invite him in your heart, he's gonna change you. Bo kiedy go zaprosicie do serca, to oczywiście on was zmieni. When Jesus is in you, you are not gonna do stupid stuff. I kiedy Jezus będzie w was, nie będziecie głupot robić. But if you do good alone without him, that's not gonna save you. Nawet jeżeli robicie dobro, ale bez Niego, to też was nie zbawi. And so, a więc, he sees the Lord. Widział Pana. Now, very important. I teraz bardzo istotne. How did he see the Lord? I w jaki sposób go widział? Do you remember? It pamiętacie? Says in the verse. He was bright, there was smoke, there was glory. Bóg był jasny, tam był dym, tam była chwała. The room was shaking. Przybytek się zacząsł. Angels had six wings, not to fly fast. Aniołowie mieli sześć skrzydeł, nie po to, żeby szybko latać. To cover themselves, ale żeby it says in the verse. Przykryć się jest napisane. Why would the angels want to cover themselves? Dlaczego aniołowie by to chcieli przykrywać swoją twarz? It's there because God's holiness. Dlatego, że Bóg jest tak święty. We so many times talk about God like, ah, God. Często mówimy o Bogu po prostu tak jak o kimś, jakiejś koleżce. We don't realize what a
powerful God we have. Ale nie uświadamiamy sobie, jaki potężny jest Bóg. Don't realize His holiness, His righteousness, His glory. Nie zdajemy sobie sprawy z Jego świętości, Jego sprawiedliwości, Jego chwały. Only when we understand that, we are respectful and reverent. I dopiero wtedy, kiedy to zrozumiemy, stajemy się pełni szacunku. Angels cover themselves in His presence. Wiecie, aniołowie zakrywają twarze przed Jego obliczem. And they just go to Him and then leave without even realizing. A my przychodzimy przed Bogiem, wychodzimy z Jego i po prostu nawet sobie nie uświadamiamy. No wonder people don't focus in prayer, because you don't know who you are addressing. I nie dziwię się, że ludzie nie mogą skupić się w modlitwie, bo oni nie wiedzą, z kim oni rozmawiają w ogóle. You don't realize that in prayer you go in the most holy place in God's presence. Bo przecież jak my się modlimy, znajdujemy się w najbardziej świętym miejscu, to znaczy w Bożej obecności. So, a więc people talk a lot about God's love. Ludzie mówią bardzo dużo na temat God Bożej is love, miłości. God is love, God a, is Pan love. Bóg jest miłością, jest miłością. Is God love or not? Czy Pan Bóg jest miłością, czy nie? Yes! Oczywiście, tak. But they never talk about God's holiness. Ale nigdy jakoś nie mówią o Bożej świętości. Is God holy or not? Czy Pan Bóg jest święty? Yes! Oczywiście. Why do people talk only about His love, but never about His holiness? A dlaczego ludzie mówią tylko o Jego miłości, a nie mówią w ogóle o Jego świętości? Do you know why? Wiecie dlaczego? Because if they talk only about love, it gives them a license to sin. Bo jeżeli oni będą mówić tylko o miłości, to mają licencję na to, żeby grzeszyć dalej. You can do it. God is gonna forgive you. No, można to robić, Bóg ci przebaczy, przecież co to za problem. You need to have a balanced view about God. Trzeba naprawdę mieć zrównoważony sposób patrzenia i rozumienia Boga. The Bible says that love and justice, mercy and righteousness hug each other. Jest napisane w Biblii, że miłość i sprawiedliwość, łaska i sprawiedliwość się pocałowały. They go together. Idą razem w pakt. In Hebrew says that they kiss each other and they are one. Właśnie jest powiedziane, że one się pocałowały, że są jednym. God is love, God is holy in the same time. Bóg jest miłością, Bóg jest święty w tym samym czasie. And because people don't see His holiness, many sins happen in the church. A ponieważ ludzie nie szukają Jego świętości, to wiele grzechów ma miejsce w Kościele. Only when you understand His righteousness, then you don't go around doing stupid stuff. Dopóki nie zrozumiecie Jego świętości, to nie będziecie, to właśnie będziecie robić głupie rzeczy. Angels say they're holy, holy, holy is the Lord. Aniołowie mówią, święty, święty, święty jest Pan Bóg. If Isaiah would have seen only God's love, gdyby Izajasz miał widzieć tylko Bożą miłość, it would not have changed him. To nie zmieniłoby go to. But he sees God entirely as he is. Ale on widzi Boga dokładnie takim, jakim On jest. His love and His holiness and His glory. Jego miłość i Jego świętość, Jego chwała. And then, when he sees the Lord, kiedy widzi Pana, when he sees the Lord, kiedy Go widzi, then he realizes how he really is. Wtedy uświadamia sobie, jakim naprawdę jest. Before you see the Lord, i zanim zobaczycie Boga, you may think that you are better than that person or that person. Może się wam wydawać, że jesteście lepsi od tego człowieka albo tamtego człowieka. But when you stop comparing yourself with others, ale kiedy przestajecie się porównywać z innymi ludźmi, and you compare yourself with the Lord, i porównujecie się z Panem, then you realize that we are all sinners that deserve to die. Wtedy rozumiecie, że jesteśmy grzesznikami, którzy zasługują na śmierć. None of us is better. Bo nikt z nas nie jest lepszy. You don't have any merits. Nikt nie ma żadnych zasług. You are here because of God's grace, not because you deserve it. Jesteś tutaj dlatego, że Bóg daje ci swoją łaskę, nie dlatego, że zasłużyłeś na to. Moses in God's presence. Możesz w obliczu Bożym. God says to him, take your shoes off, this is a holy place. W obecności Bożej Bóg mu powiedział, słuchaj, ściągaj buty, bo jesteś w świętym miejscu. That's not holy place, that's desert, it's sand. Przecież to nie była jakaś świątynia, to była pustynia, to był piach. To co tam było świętego? God's presence was holy. Boża obecność była święta. By the way, przy okazji, Israel was told to cleanse themselves when they come in God's presence. Izraelowi powiedziano, że muszą się oczyścić, zanim się znajdą w obecności Bożej. So when he sees God's holiness, więc kiedy on widzi Bożą chwałę, he realized how he is. Zrozumiał dokładnie, jakim jest. And instead of saying, woe to you, woe to you, you sin, you sin. Biada tobie, bieda tobie, bo ty grzeszysz i ty grzeszysz i ty w ogóle. He says, woe to me. Tylko biada mi. I am a sinner. Jestem człowiekiem grzesznym. Compared to God, I have unclean lips. W porównaniu z Bogiem mam nieczyste wargi. I deserve to die. Ja zasługuję na śmierć. I have seen the Lord. Ja widziałem Pana. I'll die. I zginę. In the Bible, w Biblii, all of them, when they see the Lord, wszyscy, they collapse. Kiedy widzą Pana, upadają. How many times do you collapse in God's presence? Ile razy upadacie przed obecnością Bożą? Before you can be built, you need to be broken.
Zanim można cię zbudować, trzeba cię najpierw złamać. And when you say, God, help me, i kiedy modlimy się, Boże, pomóż mi, and when he starts helping you, a kiedy zaczyna tobie pomagać, he's trying to change you. To próbuje cię zmienić. And then he first has to break you. Ale żeby to zrobić, musi najpierw złamać. And you start complaining. A wtedy zaczyna cię narzekać. Then stop praying for change. Więc przestańcie się w takim razie modlić. It's like you say, give me patience. Bo tak jakbyście mówili, daj mi cierpliwość. How is God gonna give you patience? A jak ma to zrobić? You say, well, nobody should bother me. Mówicie, no przez to, że nikt nie będzie mnie tutaj dokuczał. That's no patience. A to nie jest that means you don't have an opportunity to lose your temper. To znaczy, że nigdy nie masz szansy, żeby tracić właśnie spokój, tak? When you pray for patience, kiedy modlimy się o cierpliwość, God's gonna send people who bother you, Bóg pośle ludzi, którzy będą ci przeszkadzać. So you have opportunity to develop patience. Żebyś właśnie miał okazję do tego, żeby ćwiczyć tą cierpliwość. So if you don't want people to bother you, stop praying for patience. Więc jeżeli nie chcecie, żeby ludzie wam przeszkadzali, to przestańcie się modlić o cierpliwość. God gives you opportunity to learn patience. Bóg daje wam takie możliwości, żebyście się tego nauczyli. Do you understand what I'm saying? Rozumiecie, co ja mówię? When you pray for a change, kiedy modlicie się o zmianę, you need to be humble. Trzeba być pokornym. And collapse in God's presence. I upaść przed Bogiem. And fully surrender. Całkowicie się poddać Jemu. And let Him work. Let Him work. I dać Mu, pozwolić Mu pracować. All of them. Wszyscy oni. Isaiah collapses. Izajasz upadł. Ezekiel in God's presence collapsed. The Bible says like dead. Ezechiel upadł, jakby był martwy, jest napisane. Daniel, when he saw the Lord, he was like dead. He had no strength, and the angel had to touch him and give him strength. Kiedy ujrzał Pana, był po prostu całkowicie bez siły. Dopiero anioł przyszedł, dotknął go i dodał mu moc. John the Revelator in God's presence, he collapsed. Jan z kolei, apostoł Jan, jak zobaczył Boga, po prostu całkiem upadł. How in the world you think you talk to God in prayer? W jaki sposób my myślimy, że rozmawiamy z Bogiem w modlitwie and you don't collapse and you don't humble. I nie upadamy przed Bogiem i nie ukażamy swoich serc. That's the reason there is no change. Dlatego właśnie nie ma żadnej zmiany w naszym życiu. The Bible says, if my people would humble themselves, bo Biblia nam mówi, że gdyby mój lud ukorzył się, then I will heal them. Wtedy ja bym uzdrowił ich. If you want God's power in you, jeżeli chcecie doświadczać Bożej mocy w sobie, you need to go through that experience. Musicie przejść przez takie doświadczenie w życiu. That's the reason people prefer to go to church. It's easier to go to church and keep Sabbath and give money. Ale ludzie wolą chodzić do kościoła, bo to jest łatwiejsze, żeby dawać pieniądze, chodzić w Sabbat do kościoła. It's a lot easier than to humble. To jest dużo bardziej, to jest łatwiejsze niż. But remember, Jesus was humble. Ukorzenie się, ale pamiętajcie, że Jezus był pokorny. Serve, not to be served. On przyszedł po to, żeby jemu, nie żeby jemu służono, ale właśnie po to, żeby służyć so when Isaiah sees God, a więc kiedy Izajasz widzi Boga, he realized how he is, zrozumiał, jaki jest. Right away he saw his sinfulness. I od razu zobaczył swoją grzeszność. You will never realize how you really are, nigdy nie uświadomicie sobie, jacy jesteście naprawdę, before you see God. Dopóki nie zobaczycie Boga. After you see God, a kiedy Go zobaczycie, you stop judging the others. Przestaniecie osądzać innych ludzi. You realize that you are guilty. Zrozumiecie, too. Że sami jesteście winni. So let me give you the bad news. Dam wam teraz złą wiadomość. All those people who judge others, wszyscy ludzie, którzy osądzają innych ludzi, they have never experienced God, they have never seen God. Nigdy nie doświadczyli Boga i they have nie a widzieli they have a religion of forms. Oni mają religię, która się składa z form i rytuałów. But they have no relationship with God. Ale nie mają żadnego związku z Bogiem. Because when you see God, bo kiedy się Go widzi, you understand that you deserve to die and you are a sinner just like the others. To wtedy rozumie się, że zasługujecie na śmierć i jesteście tak samo grzeszni jak inni. You say like Paul the apostle. Wtedy mówicie tak jak apostoł Paweł. I am the greatest among sinners. Jestem największy z grzeszników. When he saw the Lord, kiedy on zobaczył Pana, he realized that he is the greatest sinner. Zrozumiał, że jest po prostu beznadziejnym grzesznikiem. Therefore, dlatego też people who look to God, ludzie, którzy patrzą na Boga, and realize that they are all the same, they are not better, and they deserve to die. Rozumieją, że nie są lepsi, że zasługują na śmierć. When they understand, kiedy rozumieją, that they deserve to die, że na to zasługują, and God is merciful to them, a że Bóg jest łaskawy dla nich, God doesn't work the way you deserve, but works based on His love and grace. I że Bóg nie daje nam to, na co zasługujemy, tylko działa poprzez miłość and i łaskę. They understand how much God forgives them. Kiedy rozumieją, jak bardzo Bóg im przebacza. Then they don't judge others, but they show mercy to others and feel sorry for others. Wtedy nie osądzają innych, tylko okazują im właśnie łaskę i przykro im jest. So instead of judging others, they pray for others. A więc zamiast właśnie oceniać innych, and then their church becomes attractive. Once again, you have to repeat it. Czyli zamiast osądzać innych, okazują mi łaskę i wtedy właśnie Kościół staje się atrakcyjny. She wants me to go slower, not the fourth, but the third speed. Nie, wiecie, chciałam, żeby pastor zmienił bieg z czwartego na trzeci. So, those people,
A więc te osoby don't judge, but love and pray for people. Nie oceniają, ale kochają i modlą się o innych. I will not want to go to a church where people will judge me. Ja nie chciałbym chodzić do kościoła, w którym ludzie mnie będą osądzać. But I would want to go to a church where people pray for me. Ale chciałbym chodzić do takiego, gdzie ludzie modlą się za mnie. That's the best evangelism. To jest najlepsza ewangelizacja. You don't even need to do evangelism. Nawet nie trzeba wykonywać jej fizycznie. You show Christ's character in your life. Jeżeli okażesz charakter Chrystusa w swoim życiu. You show mercy and love and grace. Miłość, łaskę. You love people, you pray for people, you help people. I miłosierdzie, kochacie ludzi, modlicie się o nich. And people come without you calling them. A ludzie wtedy będą przychodzić bez waszego zapraszania ich nawet. That's what it means to be a Christian. I to właśnie oznacza bycie chrześcijaninem. After he sees God and he sees how sinful he is, potem jak zobaczył Boga i zrozumiał, jak bardzo grzeszny jest, then his experience is grace. Wtedy właśnie doświadczył łaski. Let me move the slides fast because I talked about it. Teraz już o tym mówiłem, więc przelecę szybciutko przez te slajdy. After he says, "Woe to me, I am a sinner." Potem gdy powiedział, biada mi, jestem grzesznikiem. What's that when you say I am a sinner? How do you call it in one word? Co to jest, kiedy mówimy, że ja jestem grzesznikiem? Jak to nazywamy w jednym słowie? Jednym słowem. Confession. To się nazywa wyspowiadanie się, tak? Wyznanie. First John chapter 1 verse 9 says. John chapter 1 verse 9. Ewangelia Jana w pierwszym rozdziale, 9 werset pisze tak. If we confess, God forgives and cleanses. Pierwszy list Jana to jest, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest sprawiedliwy i łaskawie nam przebacza nasze grzechy. Start with the word if. Więc jest napisane jeżeli. In Greek it's a condition. Po grecku jest to warunek. It says if you confess, only then God forgives. Jeżeli wyznajemy nasze winy, dopiero wtedy Bóg nam przebacza. So basically, if you don't acknowledge who you are, czyli jeżeli and nie, you sin, nie uznacie tego, kim jesteście, God cannot forgive you. To i nie wyznacie grzechu, to Bóg nie może wam przebaczyć. And confession is not when you say, oh, forgive my sins. A przebaczenie to nie jest wtedy, kiedy mówię, Panie, a wybacz moje grzechy. That's baloney. To są bzdury. Confession is when you name your sin. Wyznanie to jest, kiedy nazywamy ten grzech. When you are honest and humble. Kiedy jesteśmy szczerzy i pokorni. Broken hearted. Kiedy dosłownie złamanym humble. Sercem. Jesteśmy pokorni. When he confessed and he said, I am a sinner, not them. Kiedy on wyznał, ja jestem grzesznikiem, nie oni. It's not my wife. To nie moja żona. That we had a fight. It is my fault. I was not patient and wise and I didn't pray enough. Z którym się kłóciłem. To jest moja wina, ponieważ ja nie byłem na tyle mądry i wyrozumiały. It's not my pastor. It's not the elder. To nie mój pastor albo starszy zboru. The church has no results. Dlatego, że w kościele nic się nie dzieje. To nie jest ich wina. It's me. I don't pray enough and I don't work. To ja nie modlę. Selfish. Ja nie modlę się wystarczająco. Nie pracuję i jestem zbyt egoistyczny. It's not my boss fault. To nie jest wina mojego szefa. It's me because I didn't have the wisdom that I should have. To ja, ponieważ brakuje mądrości, którą powinna mieć. Oh, they may have done something wrong too. O, zgadza się, oni pewnie też coś złego zrobili. But God didn't call you to change them. God called you to change you. Ale Bóg nie powołał ciebie do tego, żebyś zmieniał jego albo ją, who ale do you think you are to judge somebody else? Kim ty się, za kogo ty się uważasz, że możesz oceniać? And instead of focusing on others. I zamiast właśnie skupiać się na innych. When you say, Lord, please change me. Kiedy mówisz, Panie, proszę yes, Cię. They have done a mistake too. Proszę Cię, zmień mnie. Ja wiem, że oni coś złego również zrobili. But I am a sinner too. Ale ja też jestem grzesznikiem. So please change me. Proszę, zmień mnie. Give me wisdom. Daj mi mądrość. Give me love. Daj give mi miłość. Patience. Cierpliwość. Help me to behave like Jesus. Pokaż mi, jak mam się zachować and then jak you Jezus. Pray for them. You don't judge them. A potem módlcie się za nich, a nie osądzajcie ich. Please bless them and help them too. I powiedz, Panie, proszę, błogosław im. Only then God can work with you and them. I dopiero wtedy Bóg może pracować z tobą. So when Isaiah confesses and says, I am a sinner. Więc kiedy Izajasz wyznał swoją winę i powiedział, jestem grzesznikiem. Then dopiero wtedy something happened. Coś się wydarzyło. An angel came to him. Przyszedł do niego anioł. With a call. Z rozżarzonym węgielkiem. Touched the coal on his lips. Dotknął jego ust. And says, your iniquity is taken away, your sin is atoned for. I powiedziano mu, że usunięta jest twoja wina, a twój grzech został w tobie odpuszczony. So basically, when he confessed, czyli kiedy on wyznał winę, he was forgiven, he experienced grace, undeserved grace. Doświadczył przebaczenia, zupełnie niezasłużonej łaski.
That's the reason many people never experience grace and forgiveness and peace and victory. I właśnie dlatego wiele osób nigdy nie doświadcza łaski, miłosierdzia, przebaczenia ani zwycięstwa. Because they are always busy with somebody else's sins. Bo zawsze są zaprzątnięci problemami z grzechami innych ludzi. They never acknowledge their own sin. Nigdy nie wyznają własnego grzechu. As long as you are busy to judge others, tak you will never experience grace. Jak zajmujesz się osądzaniem innych ludzi, nigdy nie doświadczysz the łaski. The condition for you to experience grace is to acknowledge who you are. Doświadczy łaskę, to jest przyznanie się do tego, kim się jest naprawdę. Only when you say, I am a sinner. I tylko wtedy, kiedy powiecie, ja jestem grzesznikiem. Only then the angel comes to you and would forgive you. Dopiero wtedy przychodzi anioł do ciebie i mówi ci, odpuszczono ci twoje. Sure, the angel doesn't forgive you. God forgives you. It's just oczywiście the... Bóg to robi, tak, ale to jest taki symbol przez anioła. Think about Jacob. Pomyślcie sobie o Jakubie. He was a good Adventist. On był bardzo dobrym adwentystą. He kept Sabbath. Zachowywał Sabbat. He didn't steal, he didn't kill, he paid taxes. Płacił podatki, nikogo nie zawił, nikomu nic nie ukradł. He didn't watch wrong sites on the internet. Wiecie, nie patrzył na złe strony w internecie. He ate clean food. Spożywał tylko czyste jedzenie. He paid tithe. Płacił dziesięcinę. He went to church, he sang in the choir and taught Sabbath school. Śpiewał w chórze, uczył lekcje na szkole sobotniej. But he was never born again. Ale on nigdy nie doświadczył nowonarodzenia. Every problem that he had, he tried to solve it himself. Każdy problem, jaki miał, próbował sam rozwiązać. With the birthright, what did he do? Z kwestią błogosławieństwa. He deceived his brother and his father. Co zrobił? Oszukał ojca i brata. Then he deceived his father-in-law. Potem oszukał swojego teścia. He always has a way to solve problems. Zawsze znajdował sposób na to, żeby rozwiązać swoje kłopoty. He asked for a blessing. Prosił o błogosławieństwo. Who are you, son? Who are you, son? Kim jesteś, synu? I am Esau. Jestem Ezawem. That's what we do. We pretend to be who we are not. Tak, tak właśnie robimy. My udajemy, że jesteśmy kimś innym. We live a double life. Jesteśmy. We are prowadzimy podwójne życie. Saints in the church and somebody else at home. Jesteśmy świętymi w kościele, a zupełnie kimś innym w domu. He pretended to be somebody that he was not. Więc on udawał, że jest kimś, kim nie był. It took him 21 years. Zajęło mu 21 lat. Or keeping Sabbath and going to church. Zachowywania sabatu i przychodzenia do kościoła. Am I saying that it's wrong to keep Sabbath and go to church? Czy ja mówię, że to jest coś złego, żeby zachowywać sabat i przychodzić do kościoła? No. W żadnym wypadku. It's good. To jest bardzo dobre. What I am saying? Ale to co mówię, to to. Is that unless you have a relationship with Christ, whatever you do doesn't help. Że dopóki nie będziecie mieć związku z Jezusem, to cokolwiek będziecie robić, nie wam nie pomoże w niczym. That's the reason there are many people who go to church and they are never changed. Dlatego tak wiele osób przychodzi do kościoła, a nigdy nie doświadcza przemienienia. That's the reason church is not attractive to the others. Dlatego właśnie kościół nie jest atrakcyjny dla niektórych ludzi. So, a więc Jacob, when he got to Jabbok River. Jakub, kiedy doszedł do potoku Jabok chyba. And his brother came with an army of 400 to kill him. Kiedy jego brat szedł na niego z armią 400 ludzi z wojskiem. Somebody attacked him that night. Ktoś go zaatakował tego wieczoru. He didn't know that it's God. He thought it's a thief. I on nie wiedział, że to jest Bóg, tylko myślał, że to jest jakiś złodziej. And they were fighting. Zaczęli się mocować. And they were fighting and fighting and bili się. Nobody has power. Nikt nie miał mocy. Until morning. Aż do rana. And in the morning. I w rano. The stranger touched him on his hip. Ten nieznajomy go dotknął w biodro. And the hip popped out. I to biodro przeskoczyło i po prostu wypadło mu. And he realized that's not regular human being. I on wtedy zrozumiał, że to nie jest normalny that's człowiek. God. To jest sam Bóg. So he instead of fighting against, więc przestał walczyć przeciwko niemu. He embraced and held. Złapał go, przytulił. And he said, I'm not gonna let you go before you bless me. Nie puszczę cię, dopóki mnie błogosławisz. Why would he ask for a blessing if he was blessed 21 years ago? A czemu miałby prosić o błogosławieństwo Boga, jeżeli niby Pan Bóg go już mu 21 lat wcześniej pobłogosławił? My Bible says that whatever God blesses is blessed for eternity. Bo Biblia nam mówi, że cokolwiek Bóg pobłogosławi, jest błogosławiony na wieki. Because we always ask for a blessing and never get it. Bo my zawsze prosimy o błogosławieństwo, a nie otrzymujemy. And he said, I'm not going to let you go before you bless me. I on mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. What was the condition of blessing? Jaki był warunek otrzymania błogosławieństwa? God said, tell me your name. Bóg powiedział, jak masz na imię? Why would God say that? Dlaczego Bóg pytałby o takie rzeczy? Przecież on wie, because prawda? 21 years ago, 21 lat wcześniej, somebody asked him to tell his name. Ktoś zapytał go i powiedz, jak and masz he na said, imię. I am Esau. A on powiedział, wtedy jestem Ezaw. He had to pick the ball wherever he dropped it. Więc musiał Pan Bóg zacząć od tego miejsca, w którym skończył. He had
to change his bad habit of pretending to be somebody else. Trzeba było zmienić jego zły nawyk, że udaje, że jest kimś, kim nie jest. Living a double life. Że prowadzi podwójne życie. When he said, "I am Isaac," I'm sorry, "I am Jacob." Kiedy on powiedział, jestem Jakub. His name means the deceiver. A to jego imię oznacza, że był okłamywał. Basically, he confessed, said, "Lord, I'm a deceiver, I'm sorry." I on powiedział, Panie, to prawda, taki właśnie jestem, jest mi przykro. Only then God blessed him. I dopiero wtedy Bóg mu błogosławił. And made him a blessing for others. I stał się dzięki temu błogosławieństwem. And forgave his sins. I przebaczył jemu jego grzechy. And adopted him. I przysposobił go. And gave him a new name that means a new character, a new life. I dał mu inne imię, które oznacza inny charakter i Bóg błogosławił. A new heart. Change. Nowe serce. Moreover. I co więcej. Went ahead of him and told his brother in a dream, "Don't touch him." Bóg poszedł przed nim i powiedział jego bratu Ezawowi, nie dotykaj go. Because when you confess, you are not only forgiven. Bo jeżeli wyznajecie swoje grzechy, nie tylko wam Pan Bóg przebacza. But God starts working in your life. Ale Pan Bóg zaczyna działać w waszym życiu. And then goes ahead of you and fights your battles. Idzie przed tobą i walczy te twoje problemy zwalcza. That's not for you to fight. To nie jest dla was. God fights your enemies, to not you. Bóg zwalcza waszych wrogów. You are called to love your enemies. Wy macie kochać. God does justice. Do tego powołani, a Bóg będzie wypełniał sąd. So Isaiah, after he confesses, then he experiences grace. A więc po tym, jak Izajasz wyznaje, właśnie dopiero wtedy doświadcza łaski. People don't show grace to others. Ludzie, którzy nie okazują innym ludziom łaski. And don't show mercy and forgiveness and love to others. Miłosierdzia, przebaczenia. They don't show because they don't have. Nie robią tego dlatego, że nie posiadają tego. How can you give what you don't have? Jak można dać komuś coś, czego się nie posiada? They need to experience grace themselves in order to give grace to others. Najpierw sami muszą doświadczyć łaski, żeby być w stanie łaskę okazać innym ludziom. And they don't know grace? A nie znają łaski? Because they didn't confess, they didn't acknowledge who they are. Bo nie wyznali tego, kim naprawdę są. And they don't confess? I nie robią tego. Because they don't know how they are. Bo nie wiedzą, jacy są. And they don't know how they are because they have never seen God how he is. A to dlatego, że nigdy nie widzieli Boga, jakim on jest. You need to have a vision of the Lord. I właśnie trzeba zobaczyć Boga. No one can ever appreciate God's grace. Nikt nie jest w stanie docenić Bożej łaski. Unless they realize how they are. Dopóki nie zrozumie, jaki jest. Well, let's move fast and try to finish. Szybciutko idziemy, bo musimy kończyć. I told you, he says woe to the others. Powiedziałam właśnie, że on tak osądzał innych. And after he has a vision of the Lord in chapter 5. Kiedy zobaczył Pana w szóstym rozdziale, widzimy, że mówi biada mi. Then he says woe to me. I want to read you a quotation. Teraz wam przeczytam jeszcze cytat. People who are judgmental, they have never experienced forgiveness. Ludzie, którzy są osądzający, nigdy nie doświadczyli przebaczenia, oczyszczenia i miłosierdzia. Hello. Hallo. Did you hear what I said? Co powiedziałem? People who are judgmental, ludzie, którzy są osądzający, they have never experienced forgiveness themselves. Nigdy nie doświadczyli przebaczenia sami. From Genesis to Revelation. Od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. Every encounter with God brings reverence, awareness of own sin and humility. Każde spotkanie z Bogiem przynosi taki efekt właśnie pokory, zrozumienia swojego grzechu i również poczucia, że Bóg jest wszechmocny. When Paul sees the Lord, he says, "What a wretched man I am." Kiedy Paweł widzi Pana, mówi, ale jestem beznadziejnym człowiekiem. They all, Ezekiel, John, they all Ezekiel, Jan, wszyscy oni upadli przed Panem. The presence of the Lord makes you realize how sinful you are. Obecność Boża powoduje, że doświadczamy, rozumiemy, jak bardzo jesteśmy grzeczni. And when you realize how you are, a kiedy to robimy, then you mean when you say, "Lord, please have mercy on me." To wtedy naprawdę szczerze mówimy do Boga, Boże, zlituj się nade mną. And when you mean it with all your heart, kiedy naprawdę całym sercem tak myślicie, fully forgives you. To Bóg całkowicie wam przebaczy. Absolutely forgives you. Całkowicie. Erases your sin. Wymazuje twój grzech. Throws your sin at the bottom of the Mariana Trench. Wyrzuca wasz grzech na sam spód, jak to powiedzieć? Jak? Rów Mariański, dziękuję. And then he puts a no fishing sign above the water. To jest water. Najgłębszy punkt na ziemi. I potem tam wystawia taką tabliczkę, na której jest napisane, proszę nie wędkować w tym miejscu. And he never remembers your sins. Nigdy nie pamięta waszych grzechów. And when Satan comes, says, he's a sinner. I kiedy szatan przychodzi, mówi, to jest grzesznik. God says, no. To Bóg mówi, nie. He's absolutely forgiven. He is righteous. Jest sprawiedliwy, całkowicie mu przebaczono. I paid for him. Ja zapłaciłem za niego cenę. Don't you want to experience that? Nie chcecie doświadczyć czegoś takiego właśnie? When you experience that, kiedy to zrobicie, then you understand the others because you have been there too. Wtedy zrozumiecie innych ludzi, ponieważ sami przez to przeszliście.
Now listen carefully this quotation. Teraz słuchajcie bardzo uważnie ten cytat. The vision given to Isaiah represents the condition of God's people in the last days. Wizja, która została dana Izajaszowi, pokazuje stan ludu Bożego w ostatnich czasach. Hello, who is that? Kto to jest? Who is God's people in the last days? Kim są ludzie Boga w dniu ostatecznym? Only as they look to Jesus and see him in the most holy place. Dopiero kiedy patrzą na Jezusa i widzą go w najświętszym miejscu. Only as they understand God. Dopiero wtedy kiedy rozumieją and Boga. They see God's holiness. I widzą jego chwałę i świętość. The character of Christ. Ten Chrystusowy charakter. Only then they humble themselves. Dopiero wtedy korzą się. And only when they humble themselves there is hope for dopiero them. Kiedy ukorzą się, jest dla nich nadzieja. Review and Herald. I to jest okay. Z Review and Herald, to jest czasopismo. So let me ask you. A więc chciałbym was zapytać. Have you seen God? Czy wy widzieliście Boga? Because if not, this is what you need. Bo jeżeli nie, to właśnie tego wam potrzeba. It's more important than being healed. To jest ważniejsze niż bycie uzdrowionym. More important than your family problems. Ważniejsze niż kłopoty, które macie w rodzinie. More important than your job. Ważniejsze niż wasza praca. More important than your finances. Ważniejsze niż wasze finanse. Satan will always give you problems to keep you busy solving problems. Szatan zawsze wam da problemy, żebyście byli zajęci rozwiązywaniem ich. But you must make the goal of your life. Ale musicie uczynić celem swojego życia. To daily seek the Lord. Aby codziennie widzieć Pana. Paul says. Apostoł Paweł mówi. I keep running for this goal. Ja biegnę do tego celu. I didn't get there. Jeszcze tam nie dotarłem. But I do it daily. Ale codziennie to czynię. And he says I die daily. Mówi codziennie umieram. And I want to know him. I chcę go poznać. And I want to know his sacrifice. I chcę poznać też jego poświęcenie. And I want to know his death. I jego śmierć. And I want to know his resurrection. I jego zmartwychwstanie. And I want to be one with him. I chcę być jedno z nim. That should be your goal. To powinno być waszym celem. That should be what you should seek daily. To właśnie powinno być to, co szukacie before codziennie. You seek blessings. Zanim będziecie szukać błogosławieństwa. Before you seek help. Zanim poszukujecie before pomocy. You seek salvation. Nawet zbawienia. You should seek God's presence and the relationship with God. Szukać Bożej and the, obecności i związku z Nim. The good news, it's amazing. Dobra wiadomość jest taka, jest niesamowita. God promises. Bóg obiecuje. If you seek me, jeżeli mnie poszukujecie, you will find me. To mnie znajdziecie. It says in fact in James chapter 5. Jest w księdze w liście Jakuba w 5 rozdziale. Draw near to God and he will draw near to you. Napisane jest, przybliżcie się do Boga, a on przybliży się do was. Basically. Więc. This is how it works. To właśnie w ten sposób działa. The more you seek him. Im bardziej go poszukujecie. The more the closer he gets to you. Tym bardziej on się zbliża do was. The closer he gets to you. A im bliżej jest was. The more you start to know him. Tym bardziej go znacie. The more you know him and understand him. A im bardziej go znacie i go rozumiecie. The more amazed you are. To w tym momencie im tym więcej. And you start to love him. Tym bardziej jesteście zaszokowani i zaczynacie go kochać. Not only to say, but actually to love him. Nie po prostu żeby tak mówić, ale naprawdę czuć w sercu miłość do niego. You love him. Po prostu go kochacie, wiecie, że go kochacie. You want him. I tym więcej go kochacie, tym bardziej chcecie z nim the more być. You want him, a im bardziej chcecie z nim być, the more you seek him, tym bardziej go poszukujecie. And the more you seek him, bardziej go poszukujecie. The closer he gets to you, tym bliżej on jest the wam. Closer he gets to you, im bardziej jest was bliżej, the more you even know him, tym bardziej wy go znacie. And the more you know him, im bardziej go znacie. The more you love him, tym bardziej go and the kochacie. More you love him, bardziej go kochacie. The more you want him, tym bardziej the more go you chcecie. Want him, the more you seek him. I ponieważ do bardzo you chcecie, understand? Tym bardziej go szukacie, rozumiecie? Jak and to jest, it never tak? ends, and you get closer and closer and closer and closer and closer. Jesteśmy coraz bliżej Pana. Until you become one with him. Aż stajemy się jedno z nim. Without even knowing. Bez świadomości tego. The closer nawet, you get to him. Że im bardziej jesteśmy bliżej niego. The more you become like him. Tym bardziej stajemy się do niego podobni. To the point that people see you. Do tego stopnia, że ludzie and patrzą they see na was. Jesus in you. I widzą Jezusa w was. That's how change happens. I to właśnie w ten sposób dokonuje się w nas zmiana. So. A więc. I want to finish. Chciałbym zakończyć. Our pride must die first before God can be alive and powerful in us. Nasza duma musi umrzeć najpierw, zanim Bóg nieba może być żywy i działać z mocą w nas. And that happens only when we seek him and see him. I to się wydarzy tylko wtedy, kiedy go poszukujemy. Our enemies are not our real enemies. Wiecie, że nasi wrogowie to nie są naszymi prawdziwymi wrogami. Our problems are not our real problems. To samo nasze problemy nie są naszymi prawdziwymi problemami. Ourselves is our enemy and our problem. To my sami jesteśmy największym wrogiem dla siebie i największym problemem.
The problem is not that you have a problem. Problem nie polega na tym, że masz problem. The problem is that you don't know the Lord. Problem polega na tym, że nie znasz Pana. If you knew the Lord, bo gdybyś go znał, you would have peace. Miałbyś pokój. And God would be able to work in your life. Bóg byłby w stanie działać w twoim życiu. You still have problems. Jeżeli nadal macie problemy potem, but you also have miracles. To potem nadal macie and you, cuda. You would also see his hand. Których doświadczacie and you would have peace. I szukając jego pomocy będziecie mieć pokój. The problem is not that you have an enemy. I problem nie polega na tym, że mamy wroga. God is able to give you victory over as many as whatever. Bo Bóg jest w stanie dać wam zwycięstwo nad tyloma wrogami, ile sobie wymyślicie. The enemy is not your enemy. Ten wróg to naprawdę nie jest wasz prawdziwy wróg. The enemy is self. Wrogiem jest swój własny egoizm. Because when you know God, bo jeżeli znamy Boga, you always trust in him. To zawsze mu ufamy. Jacob, all his life was running from his brother, from his father-in-law. Jakub całe życie uciekał, najpierw od swojego brata, potem od teścia. But he actually was running from God. Ale tak naprawdę uciekał od Boga. Because God was trying to change him. Bo Bóg starał się go zmienić. And only when he encountered God, he was changed. I dopiero kiedy on spotkał właśnie się z Bogiem, dopiero doznał przemiany. We need to seek the Lord and meet him every day. Musimy szukać Pana i spotykać się z Nim każdego dnia. Self is the enemy we need to fear. A więc właśnie nasz egoizm jest tym wrogiem, self którego musimy się bać. Is in need to be crucified. To właśnie egoizm musimy ukrzyżować. Ministry of healing. I to jest w śladami wielkiego lekarza. Paul says, I die daily. Apostoł Paweł mówi, ja co dzień umieram. Paul says, I've been crucified. On mówi, zostałem ukrzyżowany. And I no longer live, Christ lives in me. I żyję już nie ja, ale Chrystus we mnie żyje. This truth is so essential. I ta prawda jest tak podstawowa. That unless you understand this one, you'll never change. Że jeżeli nie zrozumiemy tego, to nigdy się nie zmienimy. You'll never be like Jesus. Nigdy nie będziemy takimi and jak you'll Jezus. Never go to heaven. I nigdy nie dostaniemy się do nieba. This is Christianity. I to właśnie jest chrześcijaństwo. When you understand that, kiedy to się rozumie, God is gonna change your heart. Bóg zmieni twoje serce. And your behavior and people around you and your church and everything. I twoje zachowania i ludzi dookoła ciebie i twój kościół i wszystko, co dotyczy twojego życia. Only after he sees the Lord, i dopiero potem, he humbles himself and confesses his own sin. Kiedy on widzi Pana i wyznaje swoją winę. And he experiences grace and forgiveness and peace. Kiedy się ukorzył i doświadczył łaski, miłosierdzia i przebaczenia. Only then God sends him to work. Tylko wtedy Bóg potem wysyła go właśnie do pracy. Who shall I send? Here I am, Lord, send me. Kogo mam posłać? Jestem, Panie. Oto jestem, poślij mnie. How could you give others Jesus if you don't know Jesus? Jak możesz mówić innym o Jezusie, jak go nie znasz? How could you give others peace when you don't experience peace? Jak masz dać innym ludziom pokoju, skoro sam nie masz pokoju? In order to help people know Jesus, you need to meet Jesus every day. Aby pomóc ludziom poznać Jezusa, sami musicie znać Jezusa każdego dnia. Peter talked about Jesus before, but nobody got baptized. Apostoł Piotr mówił o Jezusie wcześniej, ale nikt się nie ochrzcił. After he met Jesus in the upper room, a kiedy spotkał się z Jezusem tam w górnej komnacie, he didn't keep a smart sermon. To on nie wygłaszał jakiejś, wiecie, bardzo wymądrzałego kazania. Simple, short sermon. To było bardzo proste, krótkie kazanie. Yet 5,000 got baptized. A 5,000 osób zdecydowało się na chrzest. Why? Dlaczego? Because he saw Jesus. Dlatego, że on widział Jezusa. So, a więc I'm gonna stop right here. Tutaj zakończę. Okay, hold on a second. Let me move through the slides. Przejdę szybciutko tylko przez slajdy, zobaczę czy. We must mingle everything we do. Musimy wszystko, co robimy, with God's presence. Jakby przesiąknąć Bożą obecnością. Well, I'm gonna give you a story and finish. Szybciutko opowiem wam historię i skończymy. I was in Cuba. Byłem na Kubie. In a mission trip. Na wyjeździe misyjnym. And I was preaching. I przemawiałem tam. It was in the middle of the week. I to było w środku tygodnia. And while I was preaching, i kiedy ja wygłaszałem kazanie, a big guy came through the door. Przyszedł taki bardzo wielki człowiek przez drzwi. He was tall, był bardzo wysoki, big back, barczysty, big muscles, dużo mięśni, Rambo. Taki Rambo. I'm short. Ja jestem niziutki. And it was like, you know, those old movies, Stan and Bran, the big fat guy and the. To jak Flippy Flap. You know what I'm talking about? That was, he was big, I was small. On był taki wielki, ja byłem taki maciupki. I was preaching. No i przemawiałem. When I finished preaching, i kiedy skończyłem, the head deacon comes to me and says, diakon, główny diakon przychodzi do mnie i mówi, you need to run through the back door as fast as you can. Ej, uciekaj szybko przez tylne drzwi. Najszybciej jak się da. I said, why would I run? Ja mówię, a po co miałbym to robić?
He says, "Do you see that big guy?" Widzisz tego wielkiego faceta? He hates God, he hates Christians. On nienawidzi Boga, chrześcijan. Every speaker that we have, każdy he beats mówca, them until they are blue. Każdy mówca, który tu przyjeżdża, on ich bije tak, że są cali purpurowi. He is in alcohol, he is in drugs, he is in witchcraft. On bierze pije alkohol, bierze narkotyki i w ogóle jakieś tam rzeczy spirytystyczne. He came to beat you. Przyszedł tutaj, żeby ci dać wycisk i zlakcie. Well, in my Bible nothing happens by chance. A ja mówię, że w mojej Biblii nic nie dzieje się przypadkiem. If he came here, gdyby on przyszedł tutaj, jeżeli przyszedł tutaj, maybe he needs the gospel. To pewnie on musi usłyszeć Ewangelię. I'm not gonna run, I'm gonna pray for him. Ja nie będę uciekał, tylko zacznę się modlić. And if he beats me, maybe I need to be beaten. A jeżeli mnie pobije, to może ja tego potrzebuję. So I'm not gonna run. Więc nie będę biegł. He said, okay. Okay, dobra. Well, church was over. Kościół, znaczy nabożeństwo się skończyło. I walked to the door. Podszedłem do drzwi. I forgot to be courageous. I zapomniałem o swojej odwadze. Because he came to me. Bo on podszedł do mnie. He jumped on me. Skoczył na mnie. I was like, a ja po prostu unik taki zrobiłem. He caught me like that. Złapał mnie tak. He took me up. Pociągnął mnie do góry. My legs were in the air. Moje nogi tak wisiały w powietrzu. And he started to squeeze me. Zaczął mnie tak ścisnąć. I didn't know, he wants to hug me or to kill me. Nie wiedziałem, czy on mnie chce przytulić, czy mnie zabić. Już nie wiedziałem. I cannot breathe, let me down. Mogę oddychać. Proszę mnie puścić. He says to the translator, what is he saying? On mówi do tłumacza, a co on powiedział? Let him down. Proszę go puścić. Okay. A, dobra, postawił mnie. And then he comes down. Potem zniża się do mojego poziomu. Put his head on me. Swoją głowę mnie otacza. And the big man starts crying. Zaczyna płakać. He was crying on my shoulder. On beczał mi na ramionach. So what should I do? Więc co miałem zrobić? I start petting him on the back. That's okay. Zacząłem That's okay. Tak That's klepać, okay. Mówię, dobrze, That's już, okay. Już jest dobrze, już wszystko dobrze. I said, what's wrong? Why is he crying? Mówię, co jest grane? Dlaczego on płacze? And he said, I didn't understand Spanish, but the translator translated. On mówi po hiszpańsku, tego nie zrozumiałem, ale tłumacz to przetłumaczył. He said, I thought I'm the macho. Ja myślałem, że ja jestem taki macho. And I said, translator, translate it. Mówię do tłumacza, proszę mi tłumaczyć. He said, I did. On mówi, właśnie przetłumaczyłem. So, no, you didn't. You said macho. What does he mean? Powiedziałeś macho. Co to znaczy macho? A, no tak, przecież macho. Big. No tak, że taki, wiecie, duży. I thought I was the big guy. Ja myślałem, że ja byłem takim właśnie... Everybody was afraid of me. Tym, którym każdy się mnie bał. In the whole village. W całej wiosce. One time I fought 23 people and I beat them all. Raz biłem się z 23 osobami i wszystkich zlałem. But tonight... Ale dzisiejszego wieczoru... I came to beat you. Przyszedłem, aby cię pobić. But in your sermon... Ale słuchałem twojego kazania. I saw Jesus. Zobaczyłem Jezusa. And I understand that he is the macho, not me. I zrozumiałem, że on jest tym macho, a nie ja. And compared to him... I w porównaniu z nim, I'm very small. Ja jestem malusieńki. And he said, I've never heard that in my life. Nigdy nie słyszałem tego wcześniej w swoim życiu. Oh, I heard religious people talking about rules. Tak, słyszałem bardzo religijnych ludzi, którzy mówili o zasadach. But I never understood God's grace and holiness and mercy. Nigdy nie rozumiałem Bożej łaski, Bożego świętości, Jego miłosierdzia. And when you started to describe God, i kiedy zacząłeś mi opisywać Boga, I felt something happening in my heart. Ja poczułem, jak coś się dzieje w moim sercu. I said, thank you. I powiedział mi, dziękuję. I said, well, God bless you. I'm glad for you. Mówię, niech ci Pan Bóg błogosławi. Cieszę się. I was glad for me too. I cieszyłem się też, że ja przetrwałem, tak? Że I knew that he was not about to beat me, you know. Że nie dał mi łomotu. And then he said, but I am not happy. Ale potem mówi, ale ja nie jestem szczęśliwy. I said, what's the problem? Mówi, a co się dzieje? I know the macho, but my family doesn't. Mówi, ja znam macho, tego prawdziwego macho, ale moja rodzina nie zna. I want them to meet Jesus and see Jesus so they can change. Ja bym chciał, żeby oni też poznali Jezusa, żeby oni też mogli doświadczyć przemiany. I said, bring them tomorrow night. Mówi, proszę ich zaprosić ze sobą. I don't have a car and I live far. Nie mam samochodu, mówi. I said, hey, daleko who has a car in this church? Mówię, kto w tym zborze ma samochód? Brother Jorge. Jakiś tam brat Jorge. And he says, I do have a car. Ja mam samochód, mówi. It's an old Chevy from 1952. Stary Chevy z 1952 roku. But I don't have gas and I don't have money. Ale nie mam benzyny, nie mam pieniędzy. He said, how much money do you need to drive him to church? Ile pieniędzy potrzebujesz, żeby go zawieźć, przywieźć do kościoła? 50 cents. 50 centów. Okay, I gave him $1. Dałem mu dolara całego. Oh, I can do 2 trips. Ale jejku, będę mógł tutaj z powrotem pojechać. Next night he brought his family. Przyjechał z rodziną. He comes to me. Następnego wieczoru. I'm not happy.
przyszedł do mnie i mówi tak. What's wrong now? Nie jestem szczęśliwy. Mówię, co jest grane? I have 150 friends that we drink together. They need to meet the macho, not only me. Mam 150 przyjaciół, którzy też piją ze mną. Oni muszą poznać prawdziwego macho. What Jesus has done in my life? Muszę zobaczyć, co Jezus zrobił w moim życiu. I want them to know Jesus and to have a chance. Ja chcę, żeby oni też poznali Jezusa i żeby mieli szansę zmienić. I'm so happy. I cannot keep it quiet. Ja jestem tak szczęśliwy, że nie jestem w stanie zatrzymać tego dla siebie. Said, that creates a problem. 150 okay. people. No to jest problem. 150 osób. But brother Jorge says, ale brat Jorge mówi, hey, my neighbor has a bus. He drives people to work. Mój sąsiad ma autobus, on wozi ludzi do pracy. But he drives with diesel. Ale on wozi, znaczy on autobus bierze diesla. And the bus takes a lot ropę. Of diesel. A oczywiście bardzo dużo tej ropy ten autobus spala. How much? A ja się pytam, ile? Oh, about $7. Pewnie $7 mówi. Take here, 20. Masz 20. We can do many trips. O ludzie, znowu będziemy mogli jeździć. Next night, he brought 150 people to I church. I słuchajcie, przywiózł 150 osób do kościoła następnego wieczoru. Folks. Ludzie. If we have no power over others. Jeżeli nie mamy żadnej mocy nad innymi ludźmi. It's normal, we don't have power. To jest normalne, bo my nie mamy tej mocy. It's because we don't have God's presence in us. Ale to dlatego, że nie ma Bożej obecności w nas. When you seek the Lord, bo gdy szukacie Pana, and get close to Him, zbliżacie się do Niego, and start to experience His presence in your life, zaczynacie doświadczać Jego obecności w swoim życiu. Without any effort, bez żadnego wysiłku, it changes you before you know. To was zmienia, zanim jesteście nawet tego świadomi. It makes you more and more like Jesus. I stajecie się coraz bardziej podobni do Jezusa. And people see His character and love in you. A ludzie widzą Jego charakter, Jego miłość. And you cannot help. You want to tell everybody your experience. I nie jesteś w stanie się powstrzymać, chcesz każdemu o tym powiedzieć. And before you told people, and nobody turned around. I zanim wcześniej było tak, że mówiliście ludziom, ludzie się odwracali. Now you tell people, and people see your peace. A teraz mówicie ludziom, a ludzie widzą twój pokój. See the change in your life. Widzą tą zmianę w twoim życiu. And people come. I przychodzą. Because God's presence in you has the power to work in you and in them. Bo Boża obecność w tobie ma moc, aby działać zarówno w tobie, jak i w nich. This is Christianity. I to właśnie jest chrześcijaństwo. Let's pray together. Pomódlmy się razem. Father in heaven, we thank you so much that you want to have a relationship with us. Ojcze w niebie, tak bardzo Ci dziękujemy, że Ty chcesz mieć z nami związek i relację. That's the reason you say to know God is life eternal. Dlatego mówisz, że aby poznać Boga, to jest najważniejsze. Help us seek you. Pomóż nam szukać Ciebie. Father, this is not one time event. Ojcze, to nie jest rzecz, która się dzieje raz. But this is a lifetime growth to spiritual maturity. Ale to jest wzrost do duchowej dojrzałości, które trwa całe życie. Help us keep seeking you every day. Pomóż nam poszukiwać Ciebie każdego dnia. We want you, Lord. Chcemy Ciebie, Panie. We want this power in our life. Chcemy tej mocy doświadczać w naszym życiu. We want this power in our families, in our churches. W naszych rodzinach i w naszych kościołach. We want to have this power in us that you can use us to bless others too. Chcemy doświadczać tej mocy, abyś użył nas, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Please work in us. Proszę, działaj w nas. We pray in Jesus' name. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Amen. What time is it? What time is it? I forgot my telephone. Hey! 4 minutes. Questions and answers. 4 minuty mamy na Not pytania five, i odpowiedzi. Nie 5, tylko 4 minuty. Okay, quick. Szybciutko, tutaj ktoś podniósł rękę. W swoich wykładach mówiłeś, że jak studiujesz Pismo Święte, to bierzesz niewielką ilość tekstów, kilka tekstów, i czytasz je około 20 razy. Ale czy to dotyczy wszystkich tekstów? No bo trudno, no właśnie, bo to chyba nie chodzi na Boże, o trzecią Mojżeszową czy coś w tym rodzaju. Mógłbyś coś więcej na ten temat wyjaśnić? Yes, no, it doesn't. Tak, oczywiście, nie dotyczy to wszystkich Basically, tekstów. Basically, I don't take one text. To znaczy, nie biorę jednego I take tekstu. One paragraph. Tylko jeden akapit. Like one story. Na przykład jedną historię, tak? And sometimes there is no story, czasami... so I take a paragraph where it starts and ends the idea. Czasami nie ma historii, ale jest jakaś idea, która jest, tak? I biorę cały akapit, czytam to. And take that subject, that idea. I tę ideę właśnie, ten temat. And pray over it.
rozmyślam nad nim i modlę się. And instead of reading 10 chapters and then I remember nothing and I understand nothing. Zamiast czytania 10 rozdziałów, z których nic nie pamiętam i nic nie rozumiem. I rather take one paragraph. Wolę wyciągnąć jeden akapit. And pray over it. I modlić się o and to. And ask questions, many as possible. I zadawać sobie jak najwięcej pytań, jak to tylko możliwe. What if that happened to me? Co by było, gdyby to się stało mi? Let's suppose I was Daniel. Na przykład, gdybym ja był Daniel. And they wanted to put me in the lion's den. I oni by mnie chcieli wrzucić do jaskini. What if that happened in my church? What if that happened in my family? Co jeśli to by się stało w moim kościele albo w mojej rodzinie? What would people say about me? Co ludzie by pomyśleli o mnie? What would our community say? Co by nasza społeczność pomyślała? What would our church do about it? Co by kościół zrobił na ten temat? What does it say about God? Co to tak naprawdę pokazuje mi o Bogu? What does it say about me? Co mówi to o mnie? What should I do to change and do like that? Co ja powinienem zrobić, żeby zmienić? I ask many questions. I bardzo wiele pytań sobie zadaję. And then take that story. A potem biorę tą historię. Or subject. Temat, and look in the Bible in other places where it talks about the same subject. I szukam w innych miejscach Biblii, gdzie jest mowa o tym samym. And compare them. Porównuję te historie. And pray over it. I modlę się o to. And think. I rozmyślam. Reflect. Rozmyślam. Pray and ask God to help me understand. Czyli modlę się, żeby Bóg pomógł mi zrozumieć. And then I take inspired books. A potem biorę książki, and read które about the same subject. Zostały zainspirowane przez Boga and i as I biorę search, ten sam temat i szukam. I understand deeper and deeper and deeper. Im więcej, słuchajcie, tak studiuję, tym więcej again rozumiem. And again. Czytam to po raz and kolejny. The more I read and research, im więcej to robię i szukam pray, i modlę się, the deeper I understand. Tym więcej rozumiem. Now this is what happens. I teraz co się dzieje? First time I do that, pierwszy nothing. Raz to zrobię, nic. Second time, nic. But after 1 year or so, ale po roku mniej więcej, the more I do it, im więcej razy to powtarzam, the more I start connecting. Tym więcej z rzeczy mi się łączy. Because it accumulates, it accumulates, it accumulates. Bo to zaczyna jakby przyrastać. And then when I read a subject, i kiedy już przeczytam ten temat, I've been already studying this subject and that subject, and they start connecting in my brain. I na przykład przestudiowałem ten temat, potem ten temat. One nagle się łączą w and moim after umyśle. A year, 2 years, 3 years, 5 years. Po roku, po dwóch latach, po pięciu latach. Whatever subject you think about. Cokolwiek, o czym pomyślisz, jakiś temat. You didn't only read, you did research about the subject. To nie tylko czytałeś, ale robiłeś jakby studium tego so tematu. It all comes to your mind. Więc to wszystko zaczyna ci przychodzić na myśl. So if somebody does me something, więc kiedy ktoś mnie o coś zapyta, all those ideas come. Wszystkie te myśli przychodzą. If I go through a challenge, through a trial, through a temptation or kiedy whatever, przechodzę przez jakieś doświadczenie, przez jakieś pokuszenie, the Holy Spirit reminds me those verses that are appropriate to the very need. Duch Święty przypomina właśnie te wersety, które są potrzebne mi na ten czas. But if you only read, ale jeżeli tylko czytacie, you don't even remember what you read. To nawet nie pamiętacie, co żeście przeczytali w sumie. It's something to read. Trzeba nie tylko się czyta. And something else to digest, jest pray, czymś innym, think, compare. Czytanie, a czymś innym właśnie takie the Bible, przerzucie tego, przetrawienie tego, porównanie tego z czymś innym. The Bible says in Isaiah, compare Bible to Bible, scripture to scripture. Izajasz jest napisane, porównujcie teksty biblijne z tekstami biblijnymi. The Bible says, I store thy word into my heart, so I may not sin against you. Biblia nam mówi, że zachowuję twoje słowo w moim sercu, abym nie zgrzeszył przeciwko you are tobie. Not supposed to read. You are supposed to memorize, to store. Nie powinniście też tylko czytać tak po prostu pobieżnie, ale zapamiętywać, żeby zachowywać to if słowo. Somebody will take your Bible away, gdyby it should ktoś be stored. Inside. Ukradł wam Pismo Święte, zabrał wam, to powinniście mieć to wszystko w sercu, w umyśle. That's what I do. Tak właśnie robię. Another question. Kolejne pytanie poproszę. Hold on, hold on. 3 seconds, 2, 1, that's it, you can go. Jaka jest różnica między modlitwą w myślach, a modlitwą na głos? I czy to prawda, że diabeł nie słyszy naszych myśli? I drugie krótkie pytanie, co pastor uważa o modlitwie językami? Jak nawróciłam się, byłam w kościele charyzmatycznym i tam bablają tymi językami. Natomiast tu w kościele adwentystów widzę drugą skrajność, że nikt nie mówi i nikt nie tłumaczy tych języków. That's a big subject. To jest bardzo and you asked about 4 questions. Zadałaś chyba 4 pytania. You talked about prayer. You mówiłaś talked about modlitwie, talking loud or soft. O tym, czy to powinna być modlitwa w myślach, and czy na głos. Then you talked about your thoughts. Potem mówiłaś o swoich myślach. And then you talked about the gift of tongues. I też o darze mówienia innymi językami. So, about the prayer. Jeżeli chodzi take o modlitwę. The prayer seminar this week between Tuesday and Thursday and listen and you get your answer. Odsłuchaj sobie to, co mówiliśmy poprzednio w tych ostatnich od poniedziałku do środy. About the fact if we should talk o modlitwie. Loud or soft. Czy to powinno być w myślach, czy na głos? Doesn't matter. To nie ma znaczenia. Some people tell me that if you talk loud, Satan is gonna hear. Niektórzy mi mówią, że jak się na głos mówi, to szatan to usłyszy.
Satan knows you. He has been watching you. Szatan i tak cię zna, obserwuje. He has been watching people for 6,000 years. Obserwował ludzi od 6000 lat. Moreover, when you call the name of Jesus, Satan runs. Co więcej, jak wypowiadacie imię Jezus, to szatan ucieka. The sound of fervent prayer, Satan runs. Na głos takiej gorliwej modlitwy szatan ucieka. Sometimes I pray loud, sometimes I pray in my mind, sometimes I pray whispering. Czasami szepczę, kiedy się modlę, czasami tylko w myślach, czasami na głos. It doesn't matter. To nie ma takiego wielkiego znaczenia. Then you talk about your thoughts. Teraz mówiłaś o swoich myślach. Two things about thoughts. Dwie rzeczy na ich Number temat. One, you don't have to pray only when you keep your eyes closed. Nie trzeba się modlić wtedy, kiedy mamy zamknięte oczy. The Bible says pray without ceasing. Biblia nam mówi, że mamy modlić się bez przestanku. If you pray without ceasing, keep your eyes closed, and you pray when you drive, you'll have an accident. A więc jeżeli tak będziecie robić, a robisz to z zamkniętymi oczami, to kiedy będziecie jechać samochodem, to na pewno spowodujecie so wypadek. Basically, God, if więc... prayer. It's a communication with God. Więc modlitwa jest komunikowaniem się z Bogiem. You can be working, you can be driving, możesz, and still in your mind communicate. Możesz pracować, możesz prowadzić samochód, and ale cały czas komunikować się w swojej głowie z Bogiem. You don't have to say the formula, the beginning, introduction and conclusion. To nie musi być jakaś formuła, że jest wstęp, potem zakończenie, tak? You can just express your thoughts and God knows. Po prostu wyrazić swoje myśli, Bóg wie, tak? But number two about thoughts. A teraz druga rzecz na temat myśli. How do you distinguish between your thoughts and God's impression? Jak rozróżnić swoje własne myśli a Boże myśli? You will not unless you spend a long time with God every day. Tego nie zrobisz, dopóki nie będziesz spędzała czasu, dużo czasu z Bogiem każdego But dnia. The more you spend time with him. A im więcej czasu z nim spędzasz? After a few months. Po kilku miesiącach you'll start to learn his voice. Zaczniesz uczyć się rozpoznawać jego głos. But that happens only in time. Ale trzeba czasu na to. I got to know my wife's voice. Poznałem głos mojej żony. After we talked for a while. Kiedy przez jakiś czas zaczęliśmy rozmawiać. Obviously now if she calls me, I know her voice out of a million voices. Oczywiście, kiedy ona zawoła teraz do mnie, to ja rozpoznam ją wśród tysięcy głosów. Because we have been talking for a long time. Ponieważ już rozmawiamy od bardzo długiego czasu. The last point, speaking in tongues. Kwestia mówienia w językach. That's a very, very complicated subject. Jest to bardzo skomplikowany And temat. That takes a long time. I to naprawdę trzeba długo. I'll try to give a quick answer. That's kind of impossible. Spróbuję dać ci szybką odpowiedź, chociaż to jest praktycznie niemożliwe. And I take a big risk. Some people may be offended. I boję się, że ktoś może poczuć się urażony tym, co powiem. I would recommend that you study a book called Speaking in Tongues. Chciałbym ci zalecić, żebyś przeczytała książkę, która ma tytuł Mówienie językami. And usually I have everything I need with me. I zazwyczaj zawsze ją mam ze sobą. The Gift of Tongues. Jest to książka, która mówi dar mówienia językami. Hal Stinson, author. Hala Stinsena. And would clarify your question. I ona wyjaśni to twoje pytanie. I told you that I carry materials with me. Mówiłem, że zawsze wożę coś ze sobą i właśnie mam. And so. A więc. The Bible is very clear about the gift of tongues. Biblia jest bardzo jasno mówi na temat daru języków. The gift of tongues, listen carefully. Proszę uważnie słuchać. Ten dar is not when you speak in tongues. To nie jest wtedy, kiedy używasz jakieś języki. It's when you hear in tongues. To kiedy słyszysz te języki. Hello, you heard me? Rozumiecie różnicę? It says in the book of Acts. W dziejach apostolskich jest napisane, that they preached, że oni kazali. It doesn't say that Peter preached in tongues. Nie jest tam napisane, że ludzie kazali językami. And then it says that everybody that was there, they heard in their mother tongue. A potem jest napisane, że każdy, kto tam siedział, rozumiał w swoim własnym języku, co było powiedziane. They heard. Usłyszeli. Not in their mother tongue. Nie jakiś bełkot, ale w swoim własnym Roman, rodzimym Greek. Języku, czyli aramejskim, greckim. Now listen carefully. Więc proszę słuchać uważnie. I was in Romania long ago. Byłem w Rumunii bardzo dawno temu. Right after revolution, that year. I to było zaraz po rewolucji tego. Pastor Helmut Mayer came from Berlin, Germany to do evangelism. Tego roku pastor Helmut Mayer przyjechał z Niemiec, żeby ewangelizować. After he spoke in Timișoara. Kiedy rozmawiał w pewnym mieście. He got in the bus to go to the hotel. Wsiadł do autobusu, żeby dojechać do hotelu. I was there. Ja tam byłem. The translator was there. Tłumacz tam był. About 20 other people from evangelism were there. 20 innych osób tam było. And a few visitors were there. I kilku gości też tam And było. And the lady from the visitors talked to him. I jedna pani, która była gościem, rozmawiała. She was a very poor lady. Była bardzo biedną kobietą. Very uneducated. Bardzo, niewykształcona. But very kind. Bardzo uprzejma. And she was crying. I ona płakała. And she said to him. I powiedziała mu. And she doesn't know German. I ona nie zna niemieckiego. And he doesn't know Romanian. A on nie zna rumuńskiego. And she said to him. And we all heard it.
I ona do niego mówi, mi to wszyscy słyszeliśmy. It changed my heart tonight. Ona powiedziała po rumuńsku, to zmieniło moje and serce. He answered in German, a on odpowiedział po niemiecku. So glad that God touched your heart tonight. A ja tak się cieszę, że Bóg dotknął twojego and serca. And she said in Romanian, I want my family to know. Powiedziała, ja chcę, żeby moja rodzina się dowiedziała. And he said in German, why don't you bring them tomorrow night? A dlaczego ich nie właśnie nie zaprosisz jutro? And 10 minutes they had a conversation that she would talk in Romanian and he would answer in German. Przez 10 minut rozmawiałam ze sobą. Ona po rumuńsku, on po niemiecku i odpowiedział. So the translator, brother Niculescu Emilian. I tłumacz przyszedł from the union, z Unii, said to him, powiedział mu, I didn't know that you understand Romanian. You don't need me to translate. Ja nie wiedziałam, że ty po rumuńsku perfekcyjnie rozumiesz. To po co ja ci w ogóle będę potrzebna? Mówi. I don't know Romanian. She speaks perfect German. On mówi, ale przecież ja nie znam rumuńskiego. Ona w doskonałym języku niemieckim mówiła. And we heard her. She spoke Romanian. A my słyszeliśmy ją. Ona mówiła po rumuńsku. Do you understand? Rozumiesz? I'm not gonna go deeper into that, but I'm gonna give you something else. Nie będę więcej mówił, ale jeszcze tylko coś powiem. Nie za głęboko, tak? Nie wejdę w temat. I was in a Pentecostal church. Byłem w kościele charyzmatycznym. Excellent people, I love them. Cudowni ludzie, naprawdę kocham tych ludzi. A lot more love than I saw in my own church. Dużo więcej miłości tam doświadczyłem niż w moim własnym kościele. And they asked me to help them start a choir. I oni powiedzieli, poprosili mnie, żebym ja pomógł im chór prowadzić. This guy did 12 years of music. Ten człowiek właśnie 12 lat tworzył muzykę. Good friend with me. Jego pastor był bardzo dobrym przyjacielem moim. Hey Paweł, would you help me start a choir? Paweł, czy ty możesz pomóc mi śpiewać, znaczy rozpocząć śpiewanie w chórze? Okay, man. Mówię, jasne, stary. How much money do you want for it? Ile chcesz za to pieniędzy? Nothing. Mówię, nic. We should help each other. Musimy sobie pomagać nawzajem. Okay. Dobra. I'm in his church. Więc jestem w jego kościele. And the lady starts speaking in tongues. I jest taka pani, która zaczyna mówić w jakichś and językach. She does, blablabla. I taki bełkot, niestety. Then she looks to me. Potem patrzy na mnie. Potem patrzy na mnie. I didn't understand anything. Nic nie rozumiałam z tego, co powiedziała. And then another lady besides her. Potem jakaś kolejna obok niej siedzi i mówi. What do you mean? What do you want? Co ty masz na myśli? Z czego oh, I'm gonna translate now. A teraz przetłumaczę to. You don't sit there in the back. Once again? You the one that sit there in the back. Ty tam, który siedzisz z tyłu. Looking to me. Który na mnie patrzy. If you don't repent, you are gonna have a car accident today. Jak nie będziesz pokutował, to będziesz miał wypadek samochodowy dzisiaj. I said, hey. Ja mówię, tak? I'll not have an accident today. Nie będę miał dzisiaj wypadku samochodowego. I didn't have an accident that day. Oczywiście nie miałam go. And then next day either. Ani następnego dnia. So I went to her next day. Udałem się do niej kolejnego dnia. I didn't have an accident. Nie miałam wypadku. I co ty na to? You'll have one tomorrow. A to będziesz miał jutro. No, I will not. Nie, nie będę, mówię. You need to repent. Musisz pokutować, mówię. I already did long ago, mówię, and I do it daily. Codziennie to robię, każdego dnia to robię. And she said, well, God told me to tell you. Ale Bóg powiedział mi, że mam ci powiedzieć. I said, no, God doesn't scare people with death. God Bóg nie straszy ludzi promises śmiercią. People life. Bóg obiecuje ludziom życie. And then I talked to her son. Potem porozmawiałem z jej synem. And he said, i on mówi, she makes fun of me if I don't speak in tongues. She says that I don't have the spirit. So I have to say something so she would think that I have the spirit. On mówi, ona się śmieje ze mnie, że ja nie mówię językami, dlatego ja muszę po prostu udawać, że nimi mówię. So I talk to her. Więc mówię do niej. I said, why do you do that? I pytam się, po co ty tak robisz? She said, I love Jesus with all my heart. Ona mówi, kocham Jezusa całym moim sercem. And I want to be saved. I chcę być zbawiona. But everybody does it. Ale wszyscy and to I robią. Don't want people to think that I don't have the spirit. So I do it too. I ja nie chcę, żeby ludzie myśleli, że ja nie mam Ducha Świętego, więc ja też tak robię. I said, well, but the Bible says that the Spirit gives different gifts. Ale przecież jest napisane, że Duch Święty daje różne dary różnym osobom. You can have the gift of music. Możesz mieć na przykład dar muzyki. Oh no, they say that if I don't speak in tongues, I'm not a Christian. Nie, nie, mówią mi, że jak ja nie mówię językami, to nie jestem chrześcijaninem. Do you understand? Rozumiesz? And yes. I tak. This is tough. There are to some people trudne. That are in trance. Bo są tacy ludzie, którzy popadają w jakiś stan hipnozy. That they don't know about themselves. Nawet nie wiedzą, co się z nimi dzieje. And they do speak in tongues. I mówią jakimiś językami. But those tongues come from Pergam. Ale to są języki z Pergamonu. In archaeology says that in Pergam they worshiped Satan. A powiedziano, że właśnie w Pergamie oddawali cześć szatanowi. And spirits would go into them and they would speak. Jakiś duch opanowywał ich i oni zaczęli mówić jakimś dziwnym językiem. They przemawiali przez nich. Mediums. Takie medium to było. And bardzo niebezpieczne. Book of Acts, i w Dziejach Apostolskich, when they received the Holy Spirit, kiedy otrzymali Ducha Świętego, they said there were tongues of fire on their head. Jest powiedziane, że mieli takie języki ognia na głowie. And then they spoke in tongues. I wtedy dopiero zaczęli and mówić says that w językach. Everyone heard in his language. I jest napisane, że każdy słyszał w swoim języku. But then in the Book of Revelation,
I potem widzimy Księgę Objawienia. It says that before Jesus comes. Gdzie jest napisane, że zanim przyjdzie Jezus. Satan is going to bring fire from heaven. Szatan sprowadzi ogień z nieba. Trying to deceive people. Będzie starał się oszukać ludzi. But in the Greek it doesn't say fire from heaven. Ale po grecku nie pisze tam ogień z nieba. It's the same word in Greek from the book of Acts. To jest to samo słowo, które zostało użyte w Dziejach Apostolskich. The word is tongues of fire. I tam jest napisane języki ognia. Satan is going to try to make them speak in tongues. Więc szatan będzie chciał, żeby ci ludzie przemawiali językami. To convince people that it's angels. Bo będzie chciał przekonać, że to są aniołowie, tak? But to jest no Boże gift dzieło. In the Bible is given to impress anybody. Ale żaden dar dany w Biblii nie jest dany po to, żeby wywrzeć na kimś jakieś gifts wrażenie. Are given to build. Dary są po to, żeby budować. Anyway, I'm not going to go deeper. This is a profound razie, subject. To jest bardzo głęboki temat. But I want to powiem. Say there are many people. Jest wiele osób. That are good people. Bardzo dobre. Honest Christians. Naprawdę szczerych chrześcijan. And they do it because that's the way they were raised. I robią to, ponieważ tak zostali wychowani. As we do many things. Tak because jak robimy we have been wiele raised rzeczy, that way. Ponieważ po prostu zostaliśmy tak wychowani. They are good people. To są dobrzy ludzie. I know some of them. Znam wielu z nich. Niektórych. And they speak in tongues because that's the way they were raised up. Niektórzy mówią językami, bo tak ich właśnie wychowano. Oni nie są gorsi, my nie jesteśmy lepsi, my jesteśmy wszyscy równi. It's just that the more you understand, tylko jest taka rzecz, the more you grow, im więcej rozumiesz, tym bardziej wzrastasz. Always keep learning and growing. I powinniśmy zawsze ciągle się uczyć i wzrastać. And never put down the others. Nigdy nie powinniśmy źle mówić o innych. But rather love them. And pray for them. Ani sprawiać im przykrość, raczej powinniśmy ich kochać i modlić się o nich. This was a long one. No dobrze, więc to było. I'm not gonna come and more. It's a lot. You read the book. Ja tobie dam książkę, przeczytasz ją. One more question. Yes. Dużo dzisiaj powtarzał pastor o tym, że nie możemy nikogo osądzać, nawet przed chwilą to padło. Zresztą Biblia nas tego też uczy. Jak sobie radzić z modlitwą o kogoś, kto rani ci i krzywdzi. I nie mówimy o jednorazowej sprawie, ale o czymś, co się powtarza przez wiele dni, wiele miesięcy, wiele lat. I jakby nie ustaje, w dodatku krzywdzone są bliskie ci osoby. Nie wiem, czy pastor był w takiej sytuacji, ale jak radzić sobie wtedy ze znalezieniem siły na modlitwę o taką osobę, kiedy tak naprawdę jedyne, czego się pragnie, to też, żeby ona przestała istnieć. I understand. So the answer is 6 hours long. Odpowiedź na to trwa 6 godzin. Obviously, I'll not give it. Oczywiście nie dam ci całkowitej odpowiedzi na to. I'm gonna say in a few words. W kilku słowach powiem tak. Obviously, you don't have to agree with them. Nie musisz się zgadzać z tym, co powiem. And you should not allow them. Nie powinieneś pozwalać, nie powinieneś pozwalać your life. Im, aby to wpływało na twoje życie. It's not good for you. To nie jest dobre dla ciebie. And it's not good for them to ani let them do something wrong. Dla tej osoby, że pozwalasz jej robić, czynić tobie krzywdę. You should put limits. Powinnaś wystawić boundaries. Granice, wytyczyć te granice. But that doesn't mean that you should judge them. Ale to nie, nadal nie oznacza, że masz prawo ich osądzać. By fighting and judging, you make your own life miserable. Zwalczając ich i osądzając ich, uczynisz swoje życie z, no, taką zgryzotą. Basically, you just have to move on and not let them touch you. Musisz po prostu iść dalej, nie pozwalać, żeby cię dotknęli, żebyś nie miała nic z tym wspólnego. As Jesus says, dust your Tak jak Jezus powiedział, że masz otrzepać ten kurz ze swoich and sandałów. Leave. Iść dalej. And have nothing to do with them. Nie miej nic wspólnego z nimi. Now listen carefully. Ale słuchajcie uważnie. For all of you. Do wszystkich was. That have this type of situation in your life. Którzy mają podobną sytuację. And even for the others that may think you don't have. A może i również do tych z was, którzy myślą, że nie mają. It would be extremely useful. To będzie bardzo, bardzo przydatne, jeżeli the series on forgiveness, 6 sermons. Wysłuchacie sobie 6 wykładów na temat przebaczenia. If somebody here would translate them quick. Gdyby ktoś mógł szybko je przetłumaczyć. And spread them around. I żeby ludzie wiedzieli o tym. They are on my church webpage. Są na stronie mojego kościoła. Because in 6 hours. W 6 godzin. I show in detail. Ja w bardzo dużych szczegółach pokazuję. Step by step. Krok how po kroku. You deal with that? Jak poradzić sobie z tym? And I show it with the Bible, verse by verse. I robię to przez pokazywanie Pisma Świętego werset po wersecie. After you listen to the 6 hours. Gdy już te 6 godzin odsłuchasz. You'll know so much and you'll have so much power and so much peace. Będziesz wiedziała tyle, będziesz miała tyle mocy i tyle pokoju.
I start to the Bible verse where Jesus says, if you have faith like a mustard seed. I tam, gdzie Jezus powiedział, że jeśli będziesz miała wiarę, tak jak ziarnko gorczycy. You tell not to the mountain, but there he says you tell to the tree to uproot and throw jump into the sea. Powiesz nie górze, ale powiesz temu drzewu, żeby ono się wyciągnęło do góry i przerzucić i może się rzucić do morza. And Jesus was talking there about forgiveness. Jezus właśnie mówił tam o przebaczeniu. And if you listen to the series and I give you verse by verse there and explanation and show you proof with the Bible and show you proof with the inspired books. Jeśli odsłuchacie sobie właśnie tych wykładów, zobaczycie tam z Biblii. And then show you what psychology says. Zobaczycie też, co psychologowie and then mówią. Show you real examples. I zobaczycie na prawdziwych przykładach. Then you can make a decision for yourself. Wtedy podejmiesz decyzję dla samej but siebie. That's gonna bring so much peace. I to da ci tyle pokoju, power, tyle mocy. And freedom and victory. Wolności i zwycięstwa. That right now you cannot even imagine. Że nawet nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić teraz. When I gave the forgiving seminar in my church. Kiedy właśnie prowadziłem to seminarium na temat przebaczenia w moim zborze. Literally the whole church. Dosłownie all 300 came around me. Cały kościół, wszystkie 300 osób przyszło and they do mnie. Said, we thought we don't have problems. Powiedzieli mi, że my myśleliśmy, że nie mamy problemu. We thought we know how to forgive. Że wiemy, jak przebaczać innym. We thought we are healed. Że jesteśmy uzdrowieni. But right now we understand how much we needed healing and freedom. Ale teraz rozumiemy, jak bardzo potrzebujemy uzdrowienia i wolności. So I strongly recommend that you listen to the forgiveness series. Bardzo gorąco was zachęcam, żebyście odsłuchali tej serii wykładów o przebaczeniu. Another question and that's the last one. I ostatnie pytanie. No more? Great, praise the Lord. No, nie ma pytań, chwała Bogu, kończymy. Well. Dobrze. One more? Okay. Hold on a second, wait. Wait. Mogę odpowiedzieć na to pytanie chyba. Jaki jest adres tej strony internetowej, o której brat wspomniał? Go ahead. Podamy adres, ja wszystko przekażę. Tutaj Dawid będzie miał, Jarek będzie miał, także będziecie mogli zapytać Jarka i Dawida. So, I'm sorry that I didn't answer, but it would take a long time to fully give you the steps, give you the Bible verses and explain why and how. Przepraszam, że nie byłem w stanie dać ci dokładnej odpowiedzi na to, bo to niestety bardzo dużo czasu zajmie, żeby ci pokazać krok po kroku, żebyś w Biblii zobaczyła co i jak. But I hope that they will be available soon. Ale mam nadzieję, że będą wkrótce dostępne. And I want to say, your pastor has been doing an excellent job. I muszę wam powiedzieć, że wasz pastor wykonuje wspaniałą pracę. Just for him to get me here. To, że on ściągnął mnie tutaj. That doesn't happen. To się nie dzieje, wiecie. I'm scheduled 3 years in advance every Sabbath. Ja jestem już tak zawalony różnymi spotkaniami 3 lata w przód, każdy sabat. I came here. Przyjechałem tutaj. From my vacation, family time. Podczas mojego urlopu rodzinnego. During my moving time, when I have to pack, sell, buy, move. Podczas czasu, kiedy się przeprowadzę, muszę się tak naprawdę spakować, mam na to 2 tygodnie. When I have only a few weeks to turn in my next chapter in my doctoral program. Kiedy muszę zdać kolejne rozdziały mojej pracy doktorskiej. I'm over my head. Po prostu mam tyle roboty. So. Więc. Obviously. He somehow managed to convince me. Więc w jakiś sposób Jarek mnie przekonał właśnie. Well, as probably some of you go back home. I don't know if you'll be here tomorrow night. Niektórzy z was wyjadą pewnie dzisiaj, nie wiem czy będziecie jutro. I'm very glad that you came. Jestem bardzo szczęśliwy, że przybyliście na to spotkanie. And I really hope. I mam nadzieję, ogromną that nadzieję, you'll take the recordings and listen the whole week. Że odsłuchacie sobie te nagrania cały tydzień odsłuchacie. Because after you listen even 2-3 times, the more you listen, the more you get picky details that you didn't get it first time. Bo potem jak odsłuchacie sobie 2-3 razy, to im bardziej będziecie to odsłuchiwać, tym więcej szczegółów wyłapiecie i więcej zrozumiecie dla siebie. God bless you. Niech Bóg wam błogosławi.